miejskiej budowy zdroju. Przede wszystkim chciałabym bardzo serdecznie powitać wszystkich mieszkańców, młodzież, która dzisiaj przybyła tutaj w ściśle określonym celu, wiążącym się z tym, że będziemy doceniać ich osiągnięcia. Tym bardziej cieszę się, że są tak licznie obecni. Bardzo uprzejmie proszę. Witam panią burmistrz, witam pana burmistrza, witam zastępcę przewodniczącego Rady Miasta pana Wiktora Bucza, witam pracowników jednostek organizacyjnych urzędu, witam przede wszystkim wszystkich mieszkańców, oczywiście rodziców tej całej naszej wspaniałej młodzieży, która będzie dzisiaj odbierała stypendia przyznane przez burmistrza miasta Kudowa-Zdrój. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że mamy kworum, czyli mamy wszystkich radnych, czyli że na sesji jest 15 radnych, co stanowi niezbędne kworum potrzebne do podejmowania prawomocnych uchwał. Przedstawiam Państwu radnym proponowany porządek obrad. Otwarcie sesji Rady Miejskiej, uchwalenie porządku obrad, wręczenie stypendiów Rady Miejskiej Budowy Zdroju, przyjęcie protokołu nr 8, łamane na 15, sesji Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2015. Punkt 5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2014 rok. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok. Aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy Kudowa-Zdrój na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021. Ostatni projekt uchwały zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kudowy-Zdrój na terenie Brzozowia. Punkt 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 2014 roku. Punkt 7. Przyjęcie sprawozdania z prac burmistrza miasta Kudowa-Zdrój. Punkt 8. Wolne wnioski i zapytania. Czy Państwo radni, pan burmistrz, pani burmistrz mają wnioski do przedstawionego porządku obrad? Proszę. Ja chciałabym włączyć do porządku obrad wniosek mój w sprawie zmiany kadencyjności, która polegałaby na tym, że w obrębie kadencyjności trzech lat przewodniczący zmienia się rokrocznie z momentem upływu listopadowego rocznego okresu pracy Rad Miejskich. Chciałabym w związku z tym poprowadzić dyskusję na ten temat, co Państwo uważacie jako element odwagi i mądrości naszej, żebyśmy się pokłonili nad dobrymi relacjami w naszym tu gronie, nad współpracą między nami wszystkimi. Chciałabym coś takiego włączyć pod porządek. Taką dyskusję może. Sekundę. Bardzo proszę, pan mecenas. Sekundę proszę przerwę. Dobrze. Po zasięgnięciu opinii mecenasa. Może proszę bardzo, może pan mecenas udzieli odpowiedzi. Udzielając mi pani przewodniczący odpowiedzi. Tak, taka dyskusja może się odbyć, przy czym biorąc pod uwagę porządek obrad, dyskusja pomieściłaby się w ramach wolnych wniosków i zapytań. Bo ponieważ z tą kwestią nie wiąże się projekt uchwały. Rozumiem. Uważam, że ta nasza dyskusja rozpoczęta wcześniej mogłaby nam zaoszczędzić pewnych sytuacji niekomfortowych dla nas wszystkich. Przy czym w tym przypadku należałoby proponuję pani, żeby zmienić porządek obrad i przesunąć wolne wnioski 8 na punkt 2. Bo zawsze wolne wnioski są na końcu. Może kolejność wyznaczona. Nie jest to projekt uchwały, nie zostało nic wcześniej dostarczone. Nie, to jest decyzja taka moja ad hoc przed dzisiejszym i uważam, że zawsze trzeba łagodzić, szukać sytuacji kompromisów, niż w niej wzniecać pożary. Więc to jest, im wcześniej ona by się odbyła, byłaby lepszą dla nas wszystkich. Wyłącznie z czysto formalnego. Rozumiem. Taka sprawa może być poruszona, ale tylko w ramach punktu 8, który wolne wnioski. Wolne wnioski, zapytania, jak najbardziej. Wtedy dyskusja może się odbyć. Czyli zgodnie z tym, jakiej odpowiedzi udzielił pan mecenas,
tym tematem przedstawionym przez radną Miller Burak i zajmiemy się w punkcie 8 dzisiejszego porządku obrad, czyli w wolnych wnioskach i zapytaniach. W związku z tym proszę bardzo radny Maciej Prośnik. Czy te wolne, znaczy, czy te wolne wnioski można przesunąć wyżej, czyli zrobić to jako punkt powiedzmy 5 po uchwaleniu protokołu z sesji. Żeby zacząć to formalne sprawy, czyli oddanie nagród zrobić normalnie, natomiast po prostu potem przejść do rzeczy, czy zrobić. Ale bardzo proszę pan mówić. Proszę państwa, jeżeli mogę, to chyba nie przeszkadza w niczym, bo proszę zobaczyć, mamy zatwierdzenie sprawozdania finansowego, absolutorium, zmiany w budżecie, aktualizacja programu, zmiany miejscowego planu i to omawialiśmy na wspólnym posiedzeniu komisji. No i no, mam wrażenie, że to przebiegło sprawnie, w tym sensie, że była dyskusja, były pytania, a ta jak najbardziej merytoryczna dyskusja dotycząca tego, co pani radna zaproponowała, no jeżeli mogę prosić, no to zostawmy to w tym punkcie, bo przecież nie ogranicza nas w niczym czas. My możemy rozmawiać, siedzieć i no od tego tu jesteśmy. Jeżeli mogę prosić, to... Proszę radna Miller. Może zmienię w takim razie swoją wypowiedź i wycofuję to z punktu 8. I przenoszę z tą swoją wypowiedzią, podłączę się pod jakikolwiek punkt, który będzie w tym momencie jako, nie jest wniosek, to wycofuję to jako wniosek, traktuję to jako apel. Czyli w momencie zapytania, apelu podpinam się pod którykolwiek porządek obrad, jeżeli będę uważać, że on jest stosowny do mojej wypowiedzi. Będą to zapytania, wycofuję to z tego porządku. Ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania do przedstawionego porządkowe? Nie widzę. W związku z tym stwierdzam, że Rada Gminy ustaliła porządek obrad 9 sesji, według którego będziemy obradowali w dniu dzisiejszym, czyli 25 czerwca 2015. Punkt 1 i 2 porządku obrad uważam za zrealizowany. Przystępujemy do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. I tu następuje ta bardzo miła, myślę, dla wszystkich państwa, tak dla nas radnych i dla władz miasta, jak i dla młodych mieszkańców i ich rodziców część dzisiejszej sesji, czyli wręczenie stypendium Rady Miejskiej Budowy Zdrowia. Bardzo proszę przewodniczącą Komisji Oświaty, panią Annę Mróz, o zabranie głosu. Panie Burmistrzu, Pani Burmistrzu, Sekarato. To już jest tradycją od wielu lat, że nasze dzieci, nasza młodzież, ci najbardziej uzdolnieni są wyróżnieni poprzez wręczenie stypendium Rady Miejskiej czy też nagród. To się odbywa w 3 płaszczyznach, a więc dzieci są nagradzane pod kątem osiągnięć artystycznych, naukowych, no i oczywiście sportowych. W tym roku jest to jeszcze dodatkowy poziom nam doszedł z racji na to, że od 1 września tego roku przejęliśmy kolejną placówkę, czyli szkoły ponadgimnazjalne i tutaj dodatkowo nagrodziliśmy uczniów, którzy uczęszczają do naszej szkoły ponadgimnazjalnej. Oprócz tego oczywiście śledzimy postępy naszych studentów, którzy opuścili nasze miasto z wiadomych przyczyn, ale mimo wszystko czują się związani sercem, duszą i chwalą naszą budowę, że tutaj rozpoczęli swoje kariery i takich też dostrzegamy i też nagradzamy. Całą uroczystość już wręczenia nagród, dyplomów, podziękowań dla rodziców przeprowadzi pani Sylwia Bielaska, wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty. Bardzo proszę. Proszę państwa, proszę mi wybaczyć, jeżeli się w tym momencie ponieważ robię to pierwszy raz, jestem tutaj pani Ani Mróz, przewodniczącej Komisji Oświaty, bardzo wdzięczna, że właśnie mi powierzyła tą rolę. Uważam to za ogromne wyróżnienie. Proszę państwa, jesteśmy tutaj, aby podtrzymać tradycję nagradzania najlepszych uczniów, studentów, sportowców,
A więc witam przede wszystkim tegorocznych stypendystów i ich rodziców, witam trenerów, a także wszystkich mieszkańców miasta i zgromadzonych na tej uroczystości. Pozwolicie Państwo, że zanim odczytam listę tegorocznych stypendystów, podzielę się z Państwem pewną refleksją. Otóż przeglądając osiągnięcia naszej młodzieży, pomyślałam, że jest Was, kochani, silne pragnienie uczynienia ze swojego życia czegoś wielkiego. Że jest Was silne pragnienie, by iść za ideałem, nie dać się pochłonąć przeciętności. Poprzez swoje dotychczasowe osiągnięcia pokazaliście, że macie w sobie odwagę, by pokornie i wytrwale dążyć do doskonalenia samych siebie. Jesteście bohaterami dzisiejszego dnia i bohaterami podwójnej nadziei. Poprzez Waszą młodość, która czyni Was nadzieją nas, rodziców, wychowawców i opiekunów. I poprzez Waszą przynależność do naszego miasta. Mamy nadzieję, że podobnie jak wszystkie sławy, staniecie się jednym z najlepiej rozpoznawalnych znaków firmowych naszego miasta. A ponieważ marzenia bywają niepojęte, a czasami też są i wynagradzane, w związku z tym serdecznie zapraszam tutaj do siebie, do wszystkich stypendystów. Powiem jeszcze, wyjaśnię, że łącznie wpłynęło 30 wniosków o stypendia, z czego 14 zostało nagrodzone. Jedno wyjątkowe stypendium artystyczne dla Ani Jakubiec. Zapraszam Anię tutaj do siebie. Zapraszam rodziców Ani. Wszystkie 6 egzaminów składające się na całość to są najwyższe albo wysokie wyniki. Ania, dwie stuprocentowe czy 3? Matematyka i języki, proszę? Dwie spośród tych 6 na maksymalną liczbę przy posiadaniu takiej absolwencji z klubą ze szczytem. Przepraszam za ten komentarz, ale wydaje mi się, że w odpowiednim miejscu. Panie dyrektorze, pani ten, Ania dostała rezultat drugi, otrzymała średnią drugą w szkole. Tak. 5. Myślę, że jak wrócisz, to wyliczysz sobie, tak, sprawdzisz. Druga lokada, jeśli chodzi o absolwentów, no i też upominek od pana burmistrza, biuro. Nie wiem, czy nie jest jeszcze tak, ale w każdym razie pamiętkowe. Nie wiem. Jeszcze raz. I również wyjątkowe stypendium naukowe dla Macieja Bazeli. Zapraszam do siebie tutaj. Macieja, rodziców. Również.
Maciej jest uczniem klasy pierwszej gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych imienia Jana Pawła II w Budowie Zdroju. Uzyskał dwukrotnie tytuł laureata w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z matematyki Olympus, sesja jesienna, i drugie miejsce w 16. powiatowym konkursie ortograficznym. Bo w poprzedniej kadencji, w poprzednim roku też się nie miałam. Gratuluję jeszcze raz, wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. I również podziękowania dla mamy za wybitne osiągnięcia. Ale wielką umiejętnością jest pozostać na tym poziomie. Maciek nas do tego przyzwyczaił, jeśli nie mylę, chyba czwarte stypendium od początku. I to jest, znaczy, że można na tym wysokim pułapie być cały czas. Za to serdeczne gratulacje. Prosimy o bardzo. Przygotowałam heroi naszego miasta, czyli tą próbę. Niestety nieobecny z nami tutaj dzisiaj, ale być może jest osoba, która reprezentuje Mateusza Gamel-Gamrota. Tak, jestem ja, przepraszam najmocniej. Odwiedziła mnie w ubiegłym tygodniu pani Jolanta Gamrot. Prosiła bardzo przeprosić za to, że dzisiaj nikt z państwa, z rodziny państwa Gamrotów, czy też z Koczylasów nie może być obecny. Pani Jolanta ma służby, Mateusz się szykuje do kolejnych walk. Dziadkowie są na wakacjach, czyli na wyjeździe, więc przez moje usta prosiła podziękować za to wyróżnienie, za docenienie, za to, że nadal Rada pamięta o osiągnięciach i o takim wybitnym dla nas sportowcu. Dziękuję i prosi przyjąć podziękowania w imieniu całej Rady. Ja dopowiem, jeszcze przepraszam bardzo, dopowiem słowo, ponieważ w poniedziałek osobiście z Mateuszem rozmawiałam. Mateusz rzeczywiście przygotowuje się w Szczecinie do występów, które będą w Brazylii, tak. Jest świeżo po zawodach w Finlandii, na których zdobył trzecie miejsce. I no, z racji tych treningów dosyć wytężonych nie może dzisiaj być z nami, natomiast w Budowie będzie w przyszły piątek i najprawdopodobniej będziemy mieli okazję wręczyć mu i dyplom, i oczywiście stypendium, które zostało mu przyznane. Także myślę, że jeszcze raz brawo, bo na pewno na nie. Szanowni Państwo, Mateusz Gamrot również odwiedzi Wysoką Radę. Przyznam się, że przygotowałam się ze strony internetowej Mateusza. Jest zawodnikiem Federacji KFW. Wyczytałam nawet, że ma wzrost 1,80 m i wagę 70 kg. I między innymi właśnie jest mistrzem Polski w zapasach. Jest w 2013 mistrzem Polski w brazylijskim jiu-jitsu i mistrzem Polski w mieszanych sztukach walki. Wodny Świat. Jej pierwszym trenerem był Jiri von Reich, tak? Na chodu. W trakcie swojej kariery Kasia reprezentowała także klub Fezda Pardubice. Obecnie jest trenerem lekkiej atletyki pan Jakub Mirek, a głównym sponsorem pan Jan Kryczyk. W zeszłym sezonie, kiedy Kasia jeszcze była członkiem klubu Wolny Świat, w Mistrzostwach Polski Juniorek w biegu alpejskim w Międzyburzu,
Kasia zajęła drugie miejsce. Drugie miejsce również w letnich mistrzostwach Dolnego Śląska juniorów i juniorów i kogatyni. No i warto podkreślić, że Kasia jest mistrzynią Polski juniorów na 800 i 1500 metrów. Gratulacje. Prosimy również pana dyrektora Jerzego Łukasika. Proszę Państwa, ja chcę podziękować tacie, sponsorowi i dacie. Proszę Państwa, rozmawialiśmy na jednej z komisji o osiągnięciach sportowych. Ja mówiłem o dostępie w sporcie, że to jest półka wyższa. Proszę Państwa, przyglądajmy się temu i zobaczcie, jakie talenty są w budowie i w jakich dyscyplinach. Tutaj mówimy o sporcie, bo o nauce mówiliśmy wcześniej. Także tylko powiedzieć trzeba. Kilka słów. Jako sponsor jestem jako rodzic, bo klub, my się sponsorowie, jesteśmy małym klubem i to robimy na własny koszt. To był taki żart, że sponsor, rodzic, ale to tak jest, ogólnie będzie kilku rodziców w sporcie na tym wyższym poziomie, oni są głównymi sponsorami. Klub umożliwia tylko ciężką pracę, natomiast sponsorem, który płaci za wyjazdy, za starty, często są to obozy, to są dosyć drogie, są to zawsze rodzice. Za chwilę wiem, że będzie kilku rodziców i oni pewnie nie powiedzą, ale ja wiem, że to są duże kwoty rocznie i dlatego ja tak bardzo zabiegam o to, żeby tych rodziców jednak czasem zmienia nazwiska, bo dla nich jest to no jedynie, co możemy im dać. Oczywiście nie myślę o sobie. Jeszcze jedna rzecz. Ja jestem, powiedzmy, przedstawicielem klubu ŁLKS Wodny Świat. Mamy tam sekcję lekkoatletyki. Nie idzie nam to, natomiast udało nam się nawiązać współpracę z Czechami, z klubem czeskim, z trenerem czeskim i efektem tego jest chociażby akurat moja córka, natomiast daje to jakąś, mamy taką ścieżkę już przetartą współpracy, gdzie można osiągnąć efekty. Jeżeli trafi się na jakiś talent, to można coś osiągnąć, bo jeżeli za późno, to zrobimy to później już tylko, później są to takie trochę stracone nadzieje. Wodny Świat. Aby kontynuować karierę pływacką, gimnazjum kończył w Rudnej, gdzie trenował pod okiem pana Adriana Szajnickiego w klubie Szat Rudna. I Andrzeja Pakuły to był jego trener. Bartosz jest specjalistą w konkurencji na 100 i 200 metrów stylem klasycznym. Pierwszym trenerem i wnioskodawcą jest pan Jan Pryczyk. Obecne osiągnięcia Bartosza to reprezentowanie Polski na Mistrzostwach Europy Juniorów w Dordrecht, drugie miejsce na 200 metrów stylem klasycznym polskiej ligi łatwiej w Opolu i pierwsze miejsce na 50, 100 i 200 metrów stylem klasycznym w Mistrzostwach Okręgu Śląskiego rocznika 96-98 w Gliwicach. Gratuluję. Natomiast rodzicom Iwonie i Markowi Hodemny dedykujemy takie słowa. Dziękując Państwu za stworzenie domu pełnego miłości, w którym Wasz syn może rozwijać swoje zdolności. To
panu Markowi i pani Iwonie, ale i wszystkim rodzicom takie słowa. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję. Ja tutaj też pozwolę sobie dwa zdania. To jest przykład akurat z Bartka i Kasi, z siostry, że jeżeli mamy jakiś talent, to trzeba wybrać. Oni zmienili gimnazjum, dlatego że tutaj nie mieliśmy takich warunków do treningu jak tam. Nie można pływać na najwyższym poziomie, będąc sam w swojej konkurencji. Pływać, dlatego wybiera się lepszy klub, zmienia szkołę. To są dosyć duże wyzwanie, bo to niestety trzeba się rozwieść z rodzicami. Bardzo wcześnie, no mówię, 6 lat, już pierwsza klasa gimnazjum i takie decyzje czasem trzeba podjąć, jeżeli chce się spełnić jakieś marzenie dziecka, a sukcesy potwierdzają to, że to jest dobra droga. Trzecie miejsce w Bike Marathon w Minkiniego, Grzychu, Wiśle, Myślenicach i Poznaniu. Ja tylko dodam, że Bike Marathon jest największą cykliczną imprezą w Polsce, która obejmuje 10 startów. Rafał został zauważony i zrzeszony przez Klub Zawodowy Wrocław. Mimo tego reprezentuje budowę, tak? Nosi logo naszego miasta na koszulce startowej, rozpławiając nasze miasto. No i jest młodym, obiecującym kolarzem MTB Kolarsko-Górskie. W tym roku będzie startował wieże w Mistrzostwach Polski, które odbędą się w lipcu w Sławnie. Z wnioskodawcą był pan Dariusz z serteczka, niestety nieobecny. Gratuluję. Bo to jest jakieś takie trochę pływanie. Wszystkiego najlepszego przede wszystkim. Wszystkiego poprosimy pana dyrektora Jerzego Gazika również do nas. Osiągnięcia Mateusza w Mistrzostwach Polski Juniorów w Gliwicach. Drugie miejsce w sztafecie 4x200 metrów stylem dowolnym i trzecie miejsce w sztafecie 4x100 metrów stylem dowolnym. W otwartych letnich mistrzostwach Dolnego Śląskiego, przepraszam, letnich mistrzostwach Dolnośląskiego Okręgu Związku Pływackiego we Wrocławiu pierwsze miejsce w konkurencji na 50, 100 i 200 metrów stylem grzbietowym. Gratulujemy. Dziękuję. No, babcia nie ma. Nic.
A babcie poprosimy o przekazanie dyplomu dla rodziców Gabrieli i Rafała Gabrieli. Dziękuję za to. Zapraszam teraz największą nadzieję uczniowskiego klubu sportowego Wodny Świat, Marcelinę Dopar, rodziców zapraszam. Marcelina jest 12-letnią zawodniczką uczniowskiego klubu sportowego Wodny Świat. Trenuje 6 razy w tygodniu po 1,5 godziny dziennie. Obecnie uważana jest za najlepszą zawodniczkę tego klubu. Warto podkreślić, że jej głównymi sponsorami są rodzice. I proszę Państwa, jest ogromna liczba tutaj osiągnięć. Pozwólcie Państwo, że je powoli przeczytam. A więc w ogólnopolskich zawodach pływackich w sprincie o puchar klubu Kibica w Świebodzicach zdobyła pierwsze miejsce na 100 metrów stylem zmiennym, drugie miejsce na 100 metrów stylem motylkowym, drugie miejsce na 50 metrów stylem motylkowym. W pierwszej edycji klas 5 29 Dolnośląskiej Ligi Pływackiej Szkół Podstawowych we Wrocławiu zdobyła pierwsze miejsce na 50 metrów stylem motylkowym. W drugiej edycji tych zawodów drugie miejsce na 50 metrów stylem grzbietowym. W trzeciej edycji tych zawodów trzecie miejsce na 100 metrów stylem klasycznym. W międzywojewódzkich drużynowych mistrzostwach młodzików 12-13 lat, strefa lubuska i dolnośląska, pierwsza runda, Marcelina zdobyła pierwsze miejsce na 200 metrów stylem zmiennym, drugie miejsce na 100 metrów stylem motylkowym, trzecie miejsce na 100 metrów stylem dowolnym. W ogólnopolskim wyrażeniu wytrzymałości i wszechstronności dzieci 11-12 lat, strefa wrocławska, zdobyła drugie miejsce na 200 metrów stylem zmiennym, trzecie miejsce na 400 metrów stylem dowolnym. W 15 otwartych zawodach pływackich o puchar prezydenta miasta Jelenia Góra zajęła pierwsze miejsce na 50 metrów stylem dowolnym. Marcelina, jesteśmy z Ciebie dumni. Natomiast ja dołączam podziękowania za osiągnięcia córki Magdalenie i Mariuszowi. Pan Janek zachęcał nasze dziecko. Nie umiała, bała się wody, bardzo się bała. Zachęciliśmy go, żeby powiedzieć. Znaczy ja powiem tak, przez pół roku Marcysia na każdych zajęciach zaczynała z płaczem, po czym jakby ktoś uwierzył, że ona bała się pływać, patrząc na nią, to nigdy nie uwierzył, ale przez pół roku płakała na zajęciach, a później na wakacjach podobno jako 6-latka skakała z 3 metrów do wody. Także to się da. Ja ogólnie wyznaję zasadę, że lepiej dziecko nauczyć pływać, jak jest małe, bo później przez całą szkołę się boi, a jeżeli uda się rodzicom i wszystkim przestraszyć dziecko, to później ma problemy z częstotliwością chodzenia na basen, mówi, że pływanie jest złe. Lepiej nauczyć się czegoś i bawić się tym, niż umieć. Jeszcze ja mogę, proszę Państwa, dodać jedno zdanie. Marysia, to nie tytan pracy w sporcie, ale też i w nauce. Proszę Państwa, ona ma średnią 5,83. No. Nasza główna zawodniczka w konkursach i matematycznych, i historycznych, i plastycznych. Także też dużo osiągnięcia, kadłub matematyczny, Olimpus w tym roku, konkurs historyczny Clio, gdzie została laureatką i ostatnio, bo
nawet nie pamiętam jakie to są, to świeża sprawa z tego tygodnia, została wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym, może mama tutaj dopowie. Organizowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zatelefonowano do mnie do pracy i pani się przedstawiła, że bardzo się zdobyła wyróżnienie w konkursie plastycznym, ale zapomniałam. Chyba z podróżowanie z kartą EKUS. Taki był tytuł. Praca plastyczna. To też taka świeża sprawa. Pod każdym względem omnibus, proszę Państwa. Także taka nasza oczywiście mała perełka na takie pozornie wygląda, ale mówię, to jest tytan pracy. Także praca. Wyjątkowy talent, miłośnik sportu, ma predyspozycję, by zostać najlepszym sportowcem nawet na świecie. Zajął trzecie miejsce w 12. ogólnopolskim turnieju kadetów, młodzików i dzieci w zapasach stóp wolnych w Cieszkowie. Drugie miejsce w 17. międzynarodowym turnieju zapaśniczym dziewcząt i chłopców o Puchar Burmistrza Budowy Zdroju. Najważniejszym osiągnięciem Axela jest to, że został powołany do kadry dolnośląskich młodzików w zapachach psa w stylu wolnym. Bardzo ciężki i wymagał od zawodników ogromnego wysiłku, by znaleźć się na podium i Krystian zajął mi pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce również w turnieju Hrades Kralowe, pierwsze miejsce w turnieju Puchar Burmistrza Krapkowic, drugie miejsce w 14. międzynarodowym turnieju zapaśniczym o Puchar Wójta Gminy Lewin Płocki i trzecie miejsce w 17. międzynarodowym turnieju zapaśniczym dziewcząt i chłopców o Puchar Burmistrza Budowy Zdroju. Gratulujemy. Ja natomiast wyrażę słowa uznania dla rodziców, dla Anny i Sławomira Mytych. Na ręce mamy przekazuję podziękowania. Ja bym miał takie szukanie trenerów Krystiana. Tu Pan Boże.
podbił. Ja bym sobie życzył, żeby Krystian 7 razy trenował, a co się za tym kryje, nie będę tego proszę. Zapraszam Alana Dechnera. Wiem, że jest mamą. Nie ma pana dyrektora Jerzego Tylka, ale wiem, że pani Grażyna tak reprezentuje szkołę. Alan jest młodziutkim, bardzo obiecującym zawodnikiem Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Przewodniczej Straży Pożarnej Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie Zdroju. Alan jest bardzo wysportowanym chłopcem, wyjeżdża na wszystkie turnieje zapaśnicze, uczestniczy również w rozgrywkach piłki nożnej. Bardzo w tej pracy wspierają go jego rodzice. W ubiegłym sezonie Alan zajął drugie miejsce w turnieju Stade Stralowe, trzecie miejsce w międzynarodowym turnieju zapaśniczym Memoriał Marka Kierasimowicza we Wrocławiu, trzecie miejsce w 18. międzynarodowym mikołajkowym turnieju zapaśniczym o puchar burmistrza gminy Wołów, to ten trudny puchar, drugie miejsce w 12. ogólnopolskim turnieju kadetów, młodzików i dzieci w zapasach stylu wolnego w Cieszkowie, trzecie miejsce w turnieju o puchar burmistrza Krakowic, trzecie miejsce w 14. międzynarodowym turnieju zapaśniczym o puchar wójta gminy Lewin Płocki i trzecie miejsce w 17. międzynarodowym turnieju zapaśniczym dziewcząt i chłopców o puchar burmistrza Kudowy Zdroju. Gratulujemy. Trzecie miejsce w 18. międzynarodowym kołajkowym turnieju zapaśniczym o puchar burmistrza gminy Wołów. Drugie miejsce w międzynarodowym turnieju zapaśniczym Memoriał Marka Gierasimowicza we Wrocławiu. I trzecie miejsce w 14. międzynarodowym turnieju zapaśniczym z okazji Święta Niepodległości w Dzierżoniowie. Lucjan natomiast Kowalczyk. W takim razie Lucjan jest również zawodnikiem ULKS Opal. Młody z ogromnymi perspektywami, tak? Przynajmniej twierdzi pan Krzysztof Roman. Lucjan zdobył pierwsze miejsce w Radę Skralowe, pierwsze miejsce w turnieju o puchar burmistrza Krapkowic, pierwsze miejsce w międzynarodowym turnieju zapaśniczym o puchar burmistrza miasta Bielawa, trzecie miejsce w 18. międzynarodowym mikołajkowym turnieju zapaśniczym o puchar burmistrza gminy Wołów, trzecie miejsce w turnieju zapaśniczym o puchar prezydenta miasta Wrocławia, trzecie miejsce w 14. międzynarodowym turnieju zapaśniczym z okazji Święta Niepodległości w Dzierżoniowie, drugie miejsce w 17. międzynarodowym turnieju zapaśniczym dziewcząt i chłopców o puchar burmistrza Kudowy Zdroju i drugie miejsce w 14. międzynarodowym turnieju zapaśniczym o puchar wójta gminy Lewin Płocki. Gratulujemy. Ja do nas chcę przekazać wyrazy uznania i podziękowania dla rodziców, dla Marty, dla pani Marty, dla pani Jacka Kowalczyków za osiągnięcia. Zawodnik ULKS Opal w Kudowie Zdroju. Zapraszamy.
jak twierdzi trener, Hubert jest młodym, ale obiecującym, nabierającym szlifu zawodnikiem. A to osiągnięcia. Trzecie miejsce w 18. międzynarodowym mikołajkowym turnieju zawodniczym o Puchar Burmistrza Gminy Kołów. Trzecie miejsce w turnieju o Puchar Burmistrza Krakowic. Trzecie miejsce w 14. międzynarodowym turnieju zawodniczym do Gazu Święta Niepodległości w Bieszaniowie. Trzecie miejsce w 17. międzynarodowym turnieju zawodniczym Dziesiąt i Błotów o Puchar Burmistrza Budowy Zdroju. Trzecie miejsce w 14. międzynarodowym turnieju zawodniczym o Puchar Wójta Gminy Lewi Płocki. Gratulujemy. Przywozi to dziecko zawsze na trening. Już dwoje nawet przywozi, także drugi w przyszłości myślę też będzie zapaśnikiem. Na pewno jest fajna ta współpraca, jeśli widzicie zaangażowanie rodziców, zainteresowanie tym, co te dzieci robią. Nieraz jest tak, że się nie chce iść tym dzieciom na trening, na zajęcia, bo treningi, czy to pływanie, czy w zapasach, one nie są łatwe. To są ciężkie, treningi monotonne, wymagające dużego wysiłku i naprawdę ja wierzę, że nieraz się nie chce iść. I od tego są rodzice właśnie, że mają się pilnować, że trzeba iść, trzeba iść, trzeba coś robić i wtedy to przynosi efekt. Nie ma efektu bez pracy. Jeśli zawodnik nie włoży swojego zaangażowania, swojej pracy, to nie będzie nigdy zawodnikiem. Nie ma takiej rzeczy, żeby być dobrym zawodnikiem i nic nie robić. To się może zdarzyć raz i w najmniejszej kategorii tam wiekowej, gdzie jeszcze rządzi przypadek. Jeśli chce się walczyć, pływać, czy robić inne rzeczy w sporcie, trzeba włożyć maksimum wysiłku i dużo, dużo wyrzeczenia na rzecz właśnie sportu. Dużo naszych zawodników odchodzi z budowy, idzie do dużych klubów. Rywalizacja to jest właśnie jeden z czynników, gdzie podnosi się poziom zawodników. I tylko wtedy, jeśli oni będą rywalizować, ten poziom będzie się podnosił. I na tym to polega, że ci zawodnicy opuszczają naszą budowę i wyjeżdżają do dobrych klubów, do klubów, które mają zawodników, z którymi można walczyć, pływać, czy też inne konkurencje uprawiać. Ja dziękuję i życzę im tak samo dużo jeszcze powodzenia. Na razie to są materiały na zawodników, a zawodnik to jeszcze takie duże słowo przed nimi. Dziękuję. Pani Marzenę Kretner i trenerów pana Jana Kryczyka, pana Jerzego Wiśnickiego. Bo proszę Państwa, nie byłoby tych osiągnięć sportowych, gdyby nie było przychylności szkoły. Nie byłoby tych osiągnięć sportowych, gdybyśmy nie mieli dobrych zawodników. Ci zawodnicy teraz, jako trenerzy, przekazują swoją wiedzę i umiejętności. I za to chcielibyśmy im Wam podziękować. Ja dziękuję
trenerowi, prezesowi Wyszyńskiego Ludowego Klubu Sportowego Wodny Świat, panu Janowi Byczkowi. Dziękuję panu Jerzemu Wiśniewskiemu, prezesowi Wyszyńskiego Ludowego Klubu Sportowego przy OSP i Szkole Podstawowej nr 3 w Budowie. Pani Małgorzacie Krawczyk, dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3. Panu Jerzemu Sypkowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Społecznych. Dobra. I panu dyrektorowi Jerzemu Łukasikowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła. Proszę Państwa, ja chciałbym jeszcze skorzystać, bo tak, to nie będzie stypendium, ale to też jest w jakiejś mierze dyscyplina sportowa, wędkarstwo. Także zapraszam pana Kazimierza Stolarza, prezesa Polskiego Związku Wędkarskiego w Budowie i Rencistów. Chciałbym podziękować, ale też społecznika i obywatela. Dziękuję bardzo panu Kazimierzowi. Państwo otrzymaliście na początku maja, ponieważ obowiązek sporządzenia
wynika ustawa o finansach publicznych i tym terminem jest 30 kwietnia 2014 roku. Pozwolicie Państwo, ponieważ opinia, którą otrzymaliśmy z Regionalnej Izby Obrachunkowej w jakiejś, znaczy w dużej części pokrywa się z tym, co ja bym chciała Państwu powiedzieć, jeżeli chodzi o liczby, to ja już jak gdyby skoncentruję się tylko na tej uchwale i parę tych sformułowań z tej opinii przytoczę, ponieważ ona jakby odzwierciedla, jak wykonywaliśmy budżet w 2014 roku. Uchwała nr 392 2015 roku z 22 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Budowa Zdrój sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2014 rok i ten skład orzekający wydaje pozytywną opinię. W uzasadnieniu jest zapisane. Na podstawie artykułu 267 ust. 1 punkt 1 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Zarząd Jednostki Samorządu Terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej samorządowej w terminie do 31 marca roku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Przedmiotem analizy stanowiącej podstawę wydania opinii było sprawozdanie roczne wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego. Generalnie mówimy tutaj o sprawozdaniach, które mają początek RB. To jest cały szereg sprawozdań, które my wysyłamy w terminie do 22 kwietnia, przepraszam, lutego do Regionalnej Izby Obrachunkowej i na tej podstawie jest opracowywana ta informacja bardziej taka zjadliwa, nazwijmy to w cudzysłowie, opisowa, która Państwu jest przedstawiana. Przedłożone dokumenty były w zakresie przestrzegania przepisów, były badane pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych, rozporządzeniu ministra finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, rozporządzeniu ministra finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, rozporządzeniu ministra finansów w zakresie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. I proszę Państwa, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok, podstawowe informacje dotyczące. Plan dochodów i wydatków budżetowych wykazany w sprawozdaniu uwzględnia zmiany wynikające z uchwał i zarządzeń organów gminy i zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dniu 31 grudnia 2014 roku. Dane liczbowe prezentowane Radzie Gminy oraz przed burmistrza w sprawozdaniu z wykonania budżetu są zgodne ze sprawozdaniami statystycznymi. Budżet gminy za 2014 rok zamknął się deficytem w wysokości 3 596 187 zł i 26 groszy przy planowanym 3 797 839 zł. Ze sprawozdania wynika, że prognozowane dochody w wysokości 37 652 791 zł 49 groszy zrealizowano w kwocie 35 682 677 21 zł, co stanowi 94,77% planu. Z tego dochody bieżące 30 218 064 77 groszy, dochody majątkowe 5 464 612 44 groszy. Planowane wydatki w wysokości 41 450 630 49 groszy zrealizowano w kwocie 39 278 864 47 groszy, co stanowi 94,74% planu. Z tego wydatki bieżące to kwota 29 116 839 76 groszy. Wydatki majątkowe 10 162 024 71 groszy. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 96,35%, a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 25%, 25,87%. W roku budżetowym zaciągnięto pożyczkę w wysokości 2 milionów złotych. Ja tutaj może dopowiem, że ta pożyczka była zaciągnięta na sfinansowanie realizacji zadania, które się nazywało
Znaczy w skrócie chodzi o ulicę Kościuszki, ten trzeci etap ulicy Kościuszki w Czernej oraz wyemitowane obligacje komunalne w kwocie 2 600 000 zł. Rozchody stanowią łącznie 1 200 000 zł. Wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 1 101 225 zł. Przy planowanej jego wartości dodatniej w wysokości 279 160 zł. Planowane dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1 162 000 zł zrealizowano w kwocie 1 098 550 zł i 12 groszy, co stanowi 94,5% planu. Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 21 886 777 zł i 25 groszy, co łącznie stanowi 61,37% wykonanych dochodów w 2014 roku, a po zastosowaniu ustawowych wyłączeń 50,86% wykonanych dochodów. Z tego z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych 13 675 000 zł. Zobowiązań o odroczonym terminie płatności 1 508 198 zł i 57 groszy. I tutaj, jeżeli krótka informacja, zobowiązania o odroczonym terminie płatności w 2014 roku została spłacona ostatnia rata dotycząca spłaty budowy basenu Wodny Świat. Natomiast są dwie pozycje dotyczące zaciągniętych zobowiązań przez wspólnoty mieszkaniowe, to znaczy przez gminę, ale we wspólnotach mieszkaniowych związane z modernizacją budynków komunalnych oraz leasing operacyjny dotyczący ciągnika rolniczego New Holland wraz z posiarką tylnoboczną, ona tak się nazywa. I zobowiązania wymagalne to kwota 220 578 zł i 68 groszy. W części opisowej sprawozdania odniesiono się do zobowiązań wymagalnych, które spłacono w pierwszym kwartale 2015 roku. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 1 826 282 zł i 56 groszy, co stanowi 5% i 12% wykonanych dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń. Wskaźnik obsługi długu wyniósł 4,82% wykonanych dochodów. Realizacja spłat zobowiązań finansowych, kosztów i obsługi do wykonanych dochodów ogółem, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych, nie przekroczyła indywidualnego wskaźnika zdolności spłaty zadłużenia jednostki. Dochody uzyskane z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 362 774 zł i 53 grosze przeznaczono w wysokości 349 156 złotych 11 groszy na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 23 649 złotych i 30 groszy w całości przeznaczono na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. W sprawozdaniu określono również dochody zrealizowane z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi w wysokości 2 230 188 zł 90 groszy, natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 2 186 068 zł i 82 groszy. W sprawozdaniu przedstawiono również zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz stopień realizacji przedsięwzięć. Pozwólcie Państwo, że już nie będę się odnosić do szczegółów, ponieważ no mówię, sprawozdanie jest obszerne, nam jest szczegółowo to wszystko rozpisane. Natomiast proszę Państwa, krótko tylko może na temat tego, co wpływa na rozwój, czyli na wydatki inwestycyjne i może w takim bardzo dużym skrócie najważniejsze inwestycje, które zostały zrealizowane w 2014 roku i nie od jakby hierarchii, tylko tutaj jak ma ustawione według działów. Pierwsza duża inwestycja, proszę Państwa, to przebudowa, to jest polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na pograniczu płockim, etap trzeci, to już jest to, co wstępnie mówiłam, czyli trzeci etap ulicy Kościuszki, to jest chyba od pana Kuski, tak, jeżeli dobrze pamiętam, do, nie? Za szkoły. Za szkoły do skrętu, do
Pomimarczyk kontroluje, no, na pewno Państwo wiecie, pozostacie Państwo wiecie, że ten etap został, kolejny etap został zrealizowany. Kolejna duża inwestycja drogowa to modernizacja ulicy Kombatantów. Łączne wydatki wyniosły 308 tysięcy złotych. Fakt, ten odcinek był również współfinansowany przez, w pierwszym roku był współfinansowany przez przedsiębiorców i mieszkańców, którzy mieszkają przy tej ulicy, sfinansowali budowę chodnika, natomiast gmina w 2014 położyła dywanik, także już ta ulica w całości wygląda dużo, dużo lepiej. Została też zmodernizowana ulica Kościelna, także na krótkim odcinku, ale ona bardzo usprawniła ten ruch między ulicą Jasną a Kościołem, ponieważ tam były, zostały łuki wyprofilowane, także to już jest dużo, dużo lepiej to wszystko wygląda. Duża inwestycja w zakresie infrastruktury turystycznej, proszę Państwa, to trzy zadania realizowane przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej. Pierwsze zadanie, modernizacja palmiarni zimowej przy ulicy Mickiewicza. To już Państwo pewnie też już zauważyli, że tam jest w tej chwili możliwa do zwiedzania. Kolejne zadanie, miejsca pełne widoku w regionie Glacensis. My pod tym Góra Parkowa, czyli altanka widokowa, schody łączące te i mała architektura na Górze Parkowej. I trzeci projekt, rewaloryzacja zabytkowego parku zdrojowego, etap czwarty. Jeżeli chodzi o projekty w zakresie gospodarki mieszkaniowej, to została zakończona duża dwuletni taki okres zmiany sposobu używania budynka wspólnot mieszkaniowych na ulicy Łąkowej. Proszę Państwa, tam pamiętacie Państwo, zaczęliśmy dwa lata temu okres odłączania się tych budynków od kotłowni centralnej. Została doprowadzona teraz. W tej chwili w tych budynkach, w lokalach zostały zamontowane indywidualne piece gazowe i ten proces został zakończony. Proszę Państwa, również po chyba 4 czy 5 latach został wreszcie zrealizowany projekt z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Pamiętacie Państwo, znaczy część z Państwa pamięta hasło pod tytułem Modernizacja Integrowanego Systemu Ochronnego Orlickich i Wyszczyckich Gór. W związku z podpisaniem umowy wszędzie pojawiała się i znikała. W końcu w 2014 roku udało nam się to zrealizować. Również duże zadanie zostało zrealizowane w oświacie. I mówię tutaj o termomodernizacji budynku zespołu szkół publicznych. I tak pokrótce takie największe wydatki zostały przeze mnie objęte. Myślę, że opracowanie jest bardzo szczegółowe. Jeżeli jeszcze jakieś pytania będą, no to oczywiście jak najbardziej. Dziękuję pani bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania do przedstawienia projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do głosowania nad przyjęciem. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Bardzo proszę. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Budowa Zgórza za rok 2014 została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały, czyli do uchwały Rady Miejskiej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Damiana Kadewera, o przedstawienie opinii. Komisja Rewizyjna na posiedzeniach 16 kwietnia, 14 maja i 21 maja rozpatrzyła sprawozdanie burmistrza miasta Kodowy z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2014 rok. Działając na podstawie artykułu 18 ustępu 3 ustawy o samorządzie gminnym, uchwałą nr 1 przez 2015 z dnia 21 maja 2015 roku Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa Zdrój oraz sprawozdanie finansowe za rok 2014 oraz wniosła do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Kudowy Zdrój.
Wniosek o udzielenie absolutorium przy obecności 5 członków Komisji Rewizyjnej została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pana Komisarza o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Szanowni Państwo, procedura jest taka, że wniosek Komisji Rewizyjnej jest przesyłany Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ona zmieszcza, uchwała podlega opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej. Taką uchwałę numer 3/119 z 28 maja 2015 roku skład wydaje opinię pozytywną o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Gdowa Trójca 2014 roku. Kto z Państwa radnych ma pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Stwierdzam, że uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu ustalenia budżetu za rok 2014 została podjęta jednogłośnie. Bardzo proszę Panie Burmistrzu. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja w tej szczególnej sytuacji, w której się znajduję, no wypada mi Państwu podziękować za udzielenie absolutorium jednogłośnie. Ja co prawda jestem od 8 grudnia, natomiast to absolutorium jest udzielane za cały rok 2014, natomiast mamy ciągłość samorządu, ciągłość urzędu i w związku z tym pragnę Wysokiej Radzie podziękować. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa na rok 2015. Bardzo proszę Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, nie było mnie na komisji, może nie szczegółowo, ale tak, no po swojej. Staraliśmy się z Panią Lewicą skarbnik. Myślę, że tak, radnicy. Szanowni Państwo, projekt zmian w budżecie gminy tej uchwały zakłada zmniejszenie po stronie dochodów i po stronie wydatków o 418 993 zł. Jest to przede wszystkim, proszę Państwa, wynikiem mniejszej niż planowano kwoty, jaką wydamy na realizację zadania pod nazwą przebudowa ulicy Kościelnej w związku z rozstrzygnięciem przetargowym i uzyskaniem tam mniejszej kwoty. Już tak przechodząc szczegółowo, w dziale 810 i po stronie dochodów, po stronie wydatków wykreślamy kwotę 17 250 w związku z tym, że nie uzyskaliśmy dochodów finansowych z województwa dolnośląskiego na gruntowną konserwację gruntów melioracyjnych na terenie gminy Kudowa Trójca. W dziale 600 zmniejszamy po stronie dochodów o 401 743 zł dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa. Państwo pamiętacie, że ulica Kościelna jest realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i tam gmina otrzymuje 50% dofinansowania, w związku z zmniejszenia kosztów zmniejszają się również dochody. Jeżeli chodzi o inne zmiany, to zwiększamy wydatki o 80 tysięcy na realizację zadania pod nazwą modernizacja dróg i chodników miast, chodników na terenie miasta. O 15 tysięcy zwiększamy wydatki na realizację zadania pod nazwą zakup elementów drobnej architektury do parku krajowego i tutaj podejrzewam, że Pan Burmistrz mówił, że to są te pelty, że będzie jeden pelt, którym zapoczątkujemy tą naszą właśnie budowę. Zwiększamy również o 18 257 zł wydatki na zakup usług remontowych w związku z remontami komunalnego zasobu mieszkaniowego. O 10 tysięcy zwiększamy wydatki na podziały geodezyjne i wyznaczanie punktów granicznych. O 40 tysięcy zwiększamy wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta. Dokonujemy również przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej i dotacji celowej dla ZOS Płocko. Tutaj to jest po nie interwencji, tylko po telefonie z Regionalnej Izby Obrachunkowej, że powinno być to w rozdziale 851-11, a nie tak jak wiadomo wcześniej na szpitale wojskowe, to jest inny rozdział.
proszę Państwa, również dokonujemy przeniesienia wydatków w kwocie 30 tysięcy, które wstępnie były planowane na doposażenie, na zakup urządzeń zabawowych na Placu Zabaw, na związku z tym, że w Brzozowie urządzamy nowy plac zabaw, czyli również jest tam ta podbudowa i jest to już wydatek w innym paragrafie, paragrafie 650, więc tutaj też dokonujemy tego przeniesienia, tak żeby też plac zabaw przy świetlicy środowiskowej móc sfinansować i móc to, ten wydatek ponieść. O 30 tysięcy zmniejszamy wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, o 15 tysięcy zwiększamy wydatki na zadanie pod nazwą rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w budowie zdroju i tutaj również jest taka zmiana dotycząca wydatków na w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Wstępnie planowaliśmy budowę rampy w punkcie selektywnej grupy odpadów. Wydaje nam się to w tej chwili, że jest to nieracjonalne i te pieniądze przeznaczamy na doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów w pojemniki. Wykreślamy również wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej, a te pieniądze przeznaczamy na bieżące utrzymanie czy na bieżące koszty związane z utrzymaniem zieleni miejskiej. Wprowadzamy również wydatki w kwocie 100 tysięcy złotych na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w okolicy ulicy Łąkowej i Starego Zdroju. Również zwiększamy o 50 tysięcy wydatki na zadanie pod nazwą modernizacja budynku przy ulicy Głównej 43 na potrzeby domu kultury. Oczywiście mówimy tutaj oczywiście o fazie projektowej, czyli o dokumentacji technicznej. I to są wszystkie zmiany, które są zawarte w tym projekcie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytanie do przedstawienia do projektu? Bardzo proszę, radny Kieca. Co prawda ten temat był mówiony szeroko na komisji, ale może być może coś mi umknęło i chciałbym doprecyzować jedną rzecz. Chodzi mi o skarb, bo pani skarbnik była pani wice. O przesunięcie tych 20 tysięcy na zakup sprzętu w zieleni miejskiej i to ma być na teraz wynagrodzenie bezosobowe, w takim dziale 900. I teraz pytanie, jakie były koszty poszczenia tych terenów przed? No bo rozumiem, że zwiększamy, no jest jakiś cel, tak? Dlaczego? No, pytanie. Dlaczego musimy to zrobić? Pytanie, jak miał być zatrudniony sprzęt? No bo 20 tysięcy na sprzęt to można kupić kilka dobrych koszarek, rozumiem, tak? Mm-hmm. Bo do tej pory to zadanie było zlecone zieleni miejskiej, tak? Znaczy inaczej. Utrzymanie zieleni miejskiej było realizowane we własnym zakresie. I też było założone 20 tysięcy złotych na zakup sprzętu, ale bez określenia konkretnych ten. Oczywiście na zasadzie takiej będzie potrzeba, żeby to było. W związku z tym, że no teraz są te intensywne opady, ta trawa rośnie. Nasi pracownicy, tych, którzy posiadają, nie nadążają z terminowym koszeniem, bo Państwo zgłaszacie, tak? Oni są na fabrycznej, dzwonią Państwo już, nie wiem, z innych osiedli, że już trawa urosła. W związku z tym chcemy się wesprzeć takimi indywidualnymi, tak było wcześniej, że osiedla mieszkaniowe były koszone przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności, które miały swoje kosiarki i które te osiedla i utrzymywały tą terminowość koszenia trawy. Ale to część rozumiem tego, bo te osoby, które nie miały firm tych, rozumiem, czyli te mieszkańcy, to była tylko część? To były trzy osiedla tak naprawdę. Trzy osiedla? To była Buczka. Jaki był koszt tak naprawdę? To znaczy koszt był od 30 do 50 tysięcy w zależności ile trwały te koszenie. A teraz no na razie zakładamy, bo już mamy połowę sezonu, więc zakładamy około tych 20 tysięcy. Zwiększenie, ale z kwoty, bo to kwestia właśnie, jaka była ta kwota zabezpieczona w budżecie na to? Znaczy na to nie była, zakładaliśmy, że poradzimy sobie sami. W ten sposób. A ile to było? Czyli to były trzy osoby, tak? To na każdym osiedlu jedna. To było pięć osób, bo osiedle fabryczne, a tam ten to jest podzielone było na trzy części. W sumie to było pięć osób. A ja mówię, 20 tysięcy ze sprzętu, no to jest sporo jednak. I ja pytam, jak było w latach poprzednich, czy mówię, te środki, które by nie wystarczały, ta kwota, która... Znaczy, proszę Państwa, ja Państwu powiem tak. Mówiłam Państwu, że ten rok jest specyficzny ze względu na to, że mamy prawie 1 600 000 dochodów bieżących. I wszędzie były cięcia, tak? I w związku z tym ten plan, który jest na ten rok, nie odzwierciedla faktycznych potrzeb w zakresie wydatków.
I w tej chwili nie kupujemy sprzętu, przesuwamy te pieniądze na to, po prostu, żeby utrzymać ten. Rozumiem cięcie ze sprzętu, okej. Okay. Nie ze sprzętu, no wiadomo, że sprzęt jest, a nie musimy w tej chwili kupować nowego sprzętu, więc bez sensu jest blokować tą kwotę, jak możemy wydać tą kwotę i zabezpieczyć, żeby terminową była. Natomiast ja o cięciach mówię innych, że w porównaniu z wykonaniem 2014 roku, plan na 2015 jest o 1 600 000 mniejszy. Wszędzie. I dlatego zdarza się, że po prostu nam wszędzie zaczyna brakować środków. Ja mówiłam Państwu, z czego to wynika i jakie będziemy mieć w tym roku problemy. Po prostu będzie wszędzie cięższe. Tak, poproszę, pan burmistrz chciał zabrać głos. Bo ja starałem się Państwu na komisji o tym powiedzieć. To nie jest sytuacja ekstra, że my w tym roku nie nadążamy, w związku z tym dobieramy osoby, czy firmy, czy osoby, które posiadają sprzęt koszący. Tak jak Pani powiedziała, to miało miejsce wcześniej. Kwota była w granicach 30-50 tysięcy przeznaczona na ten cel, teraz jest 20 tysięcy. Sprzęt koszący. To też, proszę Państwa, nie do końca tak, bo w końcu zainteresowałem się osobiście ogrodnictwem w tym kontekście, że w ogrodnictwie byłem i oglądałem sprzęt koszący, czyli kosy spalinowe. I okazało się po zinwentaryzowaniu tego sprzętu, że niekoniecznie jest tak, że należy kupić tam ileś kos, kosiarek, ponieważ pewne kosy wisiały sobie na gwoździu i do zakupu była jakaś rurka, jakaś uszczelka, coś jeszcze. Głowice, które są elementem wymiennym tych kos spalinowych. Także tutaj sprzętu koszącego myślę, że nie musimy dokupić, a jeżeli musimy dokupić, to jest w takim przypadku, kiedy się coś zepsuje. No, zepsuje się, no, nie wiem, czy urwie, łamie się. No, coś się stanie, to musimy wtedy dokupić. A chcąc kosić szybciej, to prowadzimy rozmowy z mieszkańcami chociażby osiedla Fabryczna, ulica Tkacka. I tam pytaliśmy, czy byłaby grupa tych osób, które robiły to wcześniej, będą chciały z nami nawiązać umowę i dbać o te tereny zielone. Czyli w tym miejscu za ulicą główną, czyli to jest ten budynek, nie pamiętam numeru, ale to jest za ulicą główną 43. Również mówimy o osiedlu Łąkowa. Dajemy sobie radę, no bo Państwo widzicie, no miasto jest wykoszone. No jest wykoszone, no mlecze nie rosną, kwiaty rosną, pomimo tego, że różni ludzie różnie mówią, no ale proszę Państwa, no ja rozumiem zaniepokojenie radnego. Czy uwagi, pytania, ale one tylko... To jest kwestia tej kwoty, było 20 większe, tam jest chyba 8. Było w tych latach 30-50, teraz jest drugie tyle, więc taka potrzeba. Proszę Państwa, w zeszłym roku mieliśmy też większą liczbę osób w ramach robót, i publicznych, i interwencyjnych. W tej chwili już nie korzystamy z robót interwencyjnych, po prostu dlatego, że one są dla nas za drogie. Korzystamy głównie z pracowników publicznych dzięki uprzejmości Powiatowego Urzędu Pracy, który w niektórych przypadkach szczególnych po rozmowach z dyrektorem zgodził się, gdyż ich intencją jest zatrudnianie nowych osób. Czyli pierwszy raz zatrudniona osoba w ramach robót publicznych, drugi raz już nie. A Powiatowy Urząd Pracy zgodził się warunkowo ze względu na trudną sytuację interweniowaniu pana dyrektora. Bardzo go prosiłem i wśród tej grupy 30 osób jest wiele osób, które takiej pomocy potrzebują. Już na po raz trzeci umowę nie zgodził się. Ale proszę Państwa, są takie przypadki, gdzie jest ktoś zatrudniony w ramach robót publicznych i idzie na zwolnienie i go nie ma. Już nie jest 30 osób, tylko 29 osób. Także posiłkujemy się tutaj takimi też pracownikami, oprócz tych stałych pracowników zieleni, którzy są u nas w urzędzie. Czyli rozumiem, że to się wiem, że będą przesunięte i tak jak to się odbywało poprzednio, będą umowy zawierane z mieszkańcami, którzy dalej będą wozić, tak? Chcielibyśmy tak zrobić, ponieważ to nam gwarantuje większą szybkość. Czy jakieś ma firmy zewnętrzne są, czy nie? Do tego pytania.
Nie. Rozmawiamy z mieszkańcami budowy. Z mieszkańcami budowy. Dobrze. Dziękuję. Radny chciał zabrać głos, bardzo proszę. Jeśli chodzi o koszyk, też zaangażowałem się w znalezieniu osób, które by się podjęły na umowę koszenie. Problem polega sprzęt. Musi być to sprzęt samojezdny. Jeżeli ktoś kosi osiedla, pchają z kosiarki, więc nie odmówiono. Tak, a obiektywnie mówiąc, miasto jest zadbane, jest wykoszone. Także no, jest na co popatrzeć, także przyjezdni mogą też powiedzieć, że miasto jest zadbane. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze pytanie do tego projektu uchwały? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do głosowania nad przyjęciem uchwały o zmianie w budżecie gminy Budowa-Zdrój na 2015 rok. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Stwierdzam, że uchwała jeszcze. Przepraszam, tak. Najmocniej przepraszam. Kto z Państwa jest przeciwko? Proszę bardzo. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Budowa-Zdrój na rok 2015 została podjęta większością głosów. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku dzisiejszej sesji dotyczącego uchwały Rady Miasta w sprawie aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy Budowa-Zdrój na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021. W związku z tym, że materiał ten był... Dobrze, ale chcę po prostu powiedzieć, że w związku z tym, że materiał był dosyć dogłębnie omówiony przez firmę zewnętrzną. Jeżeli jeszcze coś do dopowiedzenia ma Państwa, to też bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Słówko komentarza, żebyście Państwo nie myśleli, że radni głosują nie wiedząc, nie mają materiału przed sobą. Jakiś czas temu radni dostali na płytkach w formie elektronicznej ten program. Program jest dokumentem bardzo obszernym. I tutaj Pani Przewodnicząca uznała, że najlepszym rozwiązaniem będzie spotkanie się z tą firmą, która nam przygotowała ten program i omówienie w szczegółach. Ponieważ trwało to dosyć długo, wszystkie komisje uznały, że najlepszym rozwiązaniem będzie spotkanie się na posiedzeniu wspólnym komisji i omówienie tego materiału przez firmę zewnętrzną, która nam ten program przygotowała. Była to firma, jest to firma z Poznania, wobec tego w terminie, który został uzgodniony z wszystkimi radnymi, Pani Przewodnicząca zaprosiła przedstawiciela tej firmy i wszyscy Państwo radni mieli możliwość zapoznania się z tym planem w formie prezentacji. Były zadawane pytania, Państwo radni uzyskiwali bardziej szczegółowe informacje dotyczące tych kwestii, które nie do końca były może jasne po pierwszym przeczytaniu tego programu. Także w ten sposób odbyło się zapoznanie ze szczegółami tego programu wszystkich radnych. Dziękuję bardzo. Tylko wspomnieć, że ta uchwała dotyczy czasu roku 2013. Dobrze pamiętam? Tak. Więc dane, które były na koniec przywoływane w tych materiałach, dotyczyły roku 2013. Proszę Państwa, są specjalne procedury, przepisy, które mówią, jakim stopniu należy aktualizować te programy. Nie wyznaczają też sztywnego terminu dotyczącego podjęcia uchwały w tej sprawie. Wobec tego, korzystając z tych prawnych możliwości, w ten sposób zaplanowano, żeby Rada mogła starać się z tym zapoznać, zaplanowano właśnie taką harmonogram prac nad tą uchwałą. Dziękuję bardzo. Czy mimo takich wyjaśnień, któreśmy uzyskali na komisji, od Pani Sekretarz, ktoś z Państwa radnych ma pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały przedstawionej w zapisie? Bardzo proszę. Stwierdzam, że uchwała w sprawie aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy Budowa-Zdrój na lata 2014-2014 z perspektywą na lata 2018-2021 została podjęta jednogłośnie.
Kolejny punkt dzisiejszej sesji to jest przyjęcie uchwały dotyczącej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój na terenie Brzozowia. Bardzo proszę Pani Sekretarz. Szanowni Państwo, przyczyn losowych Pani Urszula Karpowicz nie mogła w dniu dzisiejszym Państwu osobiście zaprezentować treści tej uchwały i ewentualnie odpowiedzieć na pytania z nią związane. Wobec tego Pani Urszula Karpowicz też spotkała się z radnymi na posiedzeniu komisji. Został tam przedstawiony projekt miejscowego planu, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z relacji, którą mi zdała Pani Urszula Karpowicz, wiem, że Państwo uzyskali chyba wszystkie satysfakcjonujące dodatkowe informacje na temat projektu tej uchwały. Jeżeli nie jest tak, no to ewentualnie Państwo jeszcze zapytają o coś, ale Pani Urszula starała się Państwu te wszystkie wątpliwości rozwiać na posiedzeniu komisji i jeszcze raz przepraszamy, że nie jest obecna dzisiaj, ale no, przyczyny losowe nie możliwiły jej dzisiaj obecność na sesji. Dziękuję bardzo. Mimo wszystko zapytam, czy Państwo radni mają pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z Panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kudowa-Zdrój dla terenu Brzozowia została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Ogłaszam w tej chwili 10-minutową przerwę. Dziękuję bardzo. Tak jest. No to trzeba przycisnąć. Nie, nie, już pani Natalia informacyjno-konsultacyjnym przyjmuje również Pani, która udziela porad
psychologicznych. Można tam skorzystać z takiej pomocy. Przyjmują nas wszystkich mieszkańców naszego miasta, którzy potrzebują takiej pomocy. Na co dzień ośrodek pomocy, aby mógł prawidłowo i efektywnie pomagać naszym mieszkańcom, współpracuje z różnymi instytucjami i osobami. Najczęściej współpracujemy z kuratorami sądowymi, zawodowymi i społecznymi, z którymi wspólnie czuwamy nad naszymi rodzinami z dziećmi i pilnujemy, czy te obowiązki rodziców wychowawcze są wykonywane w sposób prawidłowy, czy wiązują się ze swoich podstawowych obowiązków wychowawczych. Jesteśmy również w stałym kontakcie z pracownikami Urzędu Miasta i w wyniku takiej współpracy w tamtym roku kilku naszych klientów otrzymało bezpłatnie drewno na opał, które pochodziło z Wiedźmina, że najstarsi mieszkańcy naszego miasta, 90 i 100 latkowie, co roku otrzymują paczki świąteczne refundowane przez Urząd Miasta, a pracownicy socjalni do każdego z tych mieszkańców jeżdżą i osobiście je wręczają wraz z życzeniami świątecznymi. Współpracujemy oczywiście też na co dzień z policją. Ta współpraca jest przez ostatni czas bardziej uściślona, ponieważ wspólnie od 2011 roku realizujemy ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wspólnie to prowadzimy procedurę niebieskiej karty. Policja wszystkie teraz instytucje mogą założyć tą niebieską kartę. Wspólnie z komisariatami dzielnicowymi pomagamy tym osobom, tym rodzinom, która jest dotknięta przemocą. Ośrodek pomocy również kieruje mieszkańców budowy, którzy wymagają całodobowej opieki, do domu pomocy społecznej. My pomagamy załatwiać miejsca w zakładzie opiekuńczo-rodzinnym i kompletować dokumenty dla tych osób, które oprócz zwyczajnej opieki potrzebują całodobowej opieki medycznej. Finansujemy, czyli jesteśmy też współorganizatorami kolonii dla dzieci. Kolonie te organizuje Urząd Miasta do Tucholi co roku dla swoich, dla uczniów najwybitniejszych, którzy osiągają największe wyniki, najlepsze wyniki w nauce i w zachowaniu, a oprócz tego jeszcze damy na możliwość, że co roku 6 dzieci naszych klientów ma możliwość uczestniczenia w tej kolonii. Oprócz tego kolonie organizowane są przez Kuratorium Oświaty bezpłatnie na 2 tygodnie nad morze. W tym roku dzieci jadą już w sobotę, pojutrze na 2 tygodnie do Pyskowa. W ubiegłym roku, pod koniec roku, w grudniu, rozpoczęliśmy akcję społeczną Ofertę Życia. Oferta Życia wygląda w ten sposób. Składa się ona z ankiety, w której zawarte są podstawowe informacje na temat zdrowia osoby. Przeznaczona ona jest dla osób w podeszłym wieku, szczególnie samotnych, którzy sami mieszkają. Jest tu też miejsce na zapisanie danych kontaktowych do osoby, którą należy poinformować w przypadku, gdy pogotowia pogotowia zabiera taką osobę do szpitala, żeby ktoś z najbliższego otoczenia o tym poinformować. W tej ankiecie należy też zapisać przyjmowane stałe leki, przebyte choroby i trzeba ją umieścić w lodówce, nakleić na lodówkę naklejkę, żeby ratownicy medyczni, którzy przyjeżdżają na wezwanie, wiedzieli, że taka koperta się znajduje w mieszkaniu. O tej akcji zostało powiadomione pogotowie u nas w Kudowie i w Płocku, że jak przyjeżdżają na wezwanie do osoby samotnej, starszej, to pierwsze co, żeby zajrzeli na lodówkę, czy taka koperta się w mieszkaniu znajduje. Tak na koniec jeszcze chciałam Państwu przekazać informację, bo pani doktor Majner Typtuła, tutaj jest stylista, która popiera jej inicjatywę, ponieważ ona
próbuje pozyskać środki finansowe na zorganizowanie miejsca zamieszkania osób obłożnie chorych opieki paliatywnej, która by polegała na opiece, pomocy rodzinie na taką osobą starszą, schorowaną. Przychodziłby lekarz, pielęgniarka i wspomagali by tę rodzinę w codziennej opiece, pielęgnacji takiej osoby. Pani Ani doktor od 2011 roku stara się o pozyskanie takich środków, ale niestety przez tyle lat nie udało się jej niczego uzyskać, więc prosi o poparcie ją w tej inicjatywie, złożenia swojego podpisu na liście popierającej, więc jeżeli będziecie mieli Państwo okazję gdzieś taką listę mieć, to proszę się wpisać, a oprócz tego tutaj ta lista jest również do tutaj u radnych. Tak, to jeżeli ktoś byłby chętny, to proszę się wpisać. Ja tu mam takie koperty tutaj dla Państwa radnych uczestniczących. Nie przewidziałam, że będzie od Państwa aż tyle, nic się nie przygotowałam, żeby wszystkim rozdać, ale wszystkich chętnych, którzy byliby zainteresowani taką kopertą, proszę przyjść do ośrodka pomocy o każdej porze dnia. Jest ona bezpłatnie wydawana, bez żadnych formalności. Pani kierownik, z racji tego, że my jesteśmy osiągani dosyć łatwo w urzędzie i na komisjach, to może propozycja jest taka, żeby te koperty rozdać w pierwszej kolejności mieszkańcom. Bardzo proszę Państwa. Ja tylko, jeżeli pani kierownik pozwoli, chciałam dodać, że ta opieka paliatywna na pewno nie dotyczy tylko starszych osób. Przypuszczam, że dotyczy również osób w każdym wieku, które są chore i wymagają takiej całodobowej pomocy. Także to w tej petycji jest wyjaśnienie. Dobrze. Nawet tutaj słyszący ludzie, będący na sali, słyszeli, że dla starszych osób, ale żeby nie było. Dla starszych jest to, panie. Tak, to jest dla starszych. Czyli jeżeli Państwo macie jeszcze jakieś pytania, to proszę. Bardzo proszę, jeżeli ktoś z Państwa ma pytania do pani kierownika, do Państwa. Bardzo proszę, pan Wiktor. Proszę, panie burmistrzu. Jestem przewodniczący Komisji Spraw Społecznych. I z OPS-em mamy praktycznie, no, prawie że na co dzień kontakty. Oceniamy i wspólnie po prostu dogadujemy niektóre sprawy. Oceniamy budżet, jaki został na ten rok. Ocenialiśmy również fundusz alimentacyjny, dodatki rodzinne. Dodajemy również rzeczy, które wymagają na przykład pomocy. Także ta współpraca nasza na tym polega. I ta współpraca układa się bardzo dobrze. No, na ostatniej komisji wspólnej też ocenialiśmy sprawę zabezpieczenia kolonii letnich dla dzieci ze skierowania tutaj OPS-u i ze skierowania Urzędu Miasta. I to samo dotyczy pół kolei. Więc sprawy są przygotowane, zapięte, jak to można powiedzieć, na ostatni guzik. No i to wszystko wygląda pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma pytań ze strony radnej do pani kierownik OPS-u, to dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszej sesji. Czyli przyjęcie sprawozdania z prac burmistrza miasta budowa zdrowia. Bardzo proszę Państwa radni. Czy macie Państwo pytania do tego punktu? Podziękowania, ale tak, chciałbym rozpocząć od radnych i od tych wszystkich, którzy przyczynili się swoim wsparciem, tutaj rada, ale również pan Krzysztof Bardy aktywnie uczestniczył w organizowaniu pomocy lekarskiej po godzinie 18. Parokrotnie, to nie była łatwa rzecz. Proszę Państwa, naprawdę to nie była łatwa rzecz. Trudno tu mówić trudno się chwalić, ale trzeba oddać tutaj
panu Krzysztofowi również sprawiedliwość, bo pomógł wiele. I panie Krzysztofie, dziękuję panu. Niech pan powie w paru zdaniach, bo trochę żeśmy się nadreptali za to. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Ja jestem członkiem Rady Społecznej ZOZ-u w Płocku z ramienia wojewody w tej kadencji. Stąd mój udział w pomocy, aby rzeczywiście ta pomoc wieczorowo-nocna, czyli dostęp do lekarza po godzinie 18 do rana i w sobotę, i w niedzielę, i w święta, był w mieście Kudowie. Skąd się to wzięło? Proszę Państwa, w 2013 roku NFZ ogłosił konkurs na tego typu opiekę i wygrał ten konkurs, wygrał SCM w Polanicy Zdrowia. Przepisy prawa mówią o tym, że taki jeden punkt ma być na 50 tysięcy mieszkańców, zatem na terenie powiatu płockiego są trzy takie punkty udzielające tego typu usługi medyczne. Są one zlokalizowane w Płocku, w Nowej Rudzie i właśnie w Polanicy. Właściwie w 2013 roku ZOZ Płocko, który podlega powiatowi płockiemu, złożył wniosek do sądu o nieprawidłowości związane z ofertą SCM-u i proszę Państwa, dopiero po 3 latach przyznano nam rację, że rzeczywiście ta oferta zawierała szereg błędów, nieprawidłowości. No ale 3 lata minęły i teraz znów jest konkurs rozpisywany i kolejne podmioty medyczne będą startowały o świadczenie tych usług. Od 3 lat staraliśmy się o to, aby w Kudowie ta pomoc była, bo rzeczywiście kłopoty mieszkańców Kudowy Zdroju, Lewina i Dusznik były ogromne, jeżeli chodzi o dostęp do lekarza, tego podstawowego lekarza opieki zdrowotnej. Bo dojechać do Polanicy po godzinie 18 i uzyskać jakiekolwiek świadczenia medyczne, to Państwo sami wiecie, jeżeli jeszcze mieli małe dzieci, to był problem bardzo poważny. Te rozmowy były prowadzone z samorządem gminnym od wielu lat, żeby taką usługę mimo wszystko tutaj sfinansować. I dopiero teraz, po tych kilku latach, udało nam się porozumieć w tej sprawie, aby przy pomocy środków finansowych gminy, tutaj serdeczne podziękowanie do Państwa radnych, że w budżecie te pieniądze Państwo zarezerwowali na tego typu usługi i te usługi są świadczone od 1 czerwca w naszym szpitalu tutaj właśnie w Kudowie Zdrowia. Proszę Państwa, rzeczywiście było to karkołomne nie z tego powodu, że brakowało chęci, tylko karkołomne z powodu przepisów prawnych. I tutaj dzięki za ogromną współpracę, że mogliśmy tak naprawdę wypracować ten model finansowania tego typu usług medycznych dla mieszkańców Kudowy Zdroju. I tutaj wielkie dzięki naprawdę za współpracę. Ja mogę tylko powiedzieć, że dzięki swojemu doświadczeniu jakieś tam wiedzy mogłem Państwu pomóc w rozwiązaniu tego bardzo trudnego problemu, bo zawiłości tutaj z panią skarbnik dyskutowaliśmy nieraz i problemów formalno-prawnych, żeby przede wszystkim obronić się przed zarzutem podwójnego finansowania ze środków publicznych tego typu usług, ominąć, ale nam to się udało i myślę, że mieszkańcy w tej chwili naprawdę mogą czuć się bezpiecznie, bo to była podstawowa rzecz, którą chcieliśmy zrobić. Dziękuję bardzo. Państwa, jest jeszcze jeden ojciec tego sukcesu, ponieważ była to sprawa karkołomna. Dziękuję panu mecenasowi Wojciechowi Mrozkowi. Ja dziękuję, to rozumiem. Moja w tym rola, żeby państwu pomagać, wspierać w swoim doświadczeniu. Rozmowy były ciekawe w ZOZ-ie Płockim. Dziękuję panie mecenasie również bardzo za trafne podpowiedzi. Czyli tak, lekarz od godziny 18 do 22, w soboty, w niedzielę i święta, godzina 18, 8.22, w niedzielę i święta. Tak, i dni wolne. Proszę Państwa, są prowadzone również rozmowy z Miedziowym Centrum Zdrowia dotyczące uruchomienia nieodpłatnej pomocy onkologicznej w ramach poradni onkologicznej w uzdrowiskach chłodzkich. Ja sądzę, że podczas wakacji uda się to porozumienie już podpisać. Jest dobra wola ze strony KGHM-u. To będzie kolejna duża pomoc, nieodpłatna dla mieszkańców naszego miasta. Proszę Państwa, również sprawa ulicy Kościelnej. Informuję Państwa na bieżąco. Prace są prowadzone. W przyszłym tygodniu będziemy wylewać dywanik, jakichś szczególnych zachwiań, jeżeli chodzi o tę inwestycję, nie ma, ponieważ tak jak mówiłem na komisji, jeżeli jakieś są opóźnienia, to są jedno, dwu, trzydniowe, a jeżeli sprawa nabiera rozmachu, to wyprzedza o parę dni harmonogram prac.
Koszt inwestycji w wyniku przetargu 1 100 000. Ile by ta końcówka była? Bo zawsze zapomina. Ale tak 1 100 000 niewiele. Kosztorys to 1 900 000, 1 178 000. Czy 91? No, tak. Proszę Państwa, również sprawa, o której Państwo pytaliście, to przetarg na wywóz nieczystości. Przetarg został rozstrzygnięty, wygrał Budowski Zakład, spółka Budowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Umowa jest podpisana do końca roku. Proszę Państwa, jak już mówimy o Budowskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, to odbyło się walne zgromadzenie wspólników, zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, który jest 30% udziałowcem, wytypował swoich przedstawicieli do rady nadzorczej tej spółki. Jest pan prezes? Bo jedna osoba to jest pan Czesław Kręcikos, druga osoba ze strony wojewódzkiego. Proszę, niech pan prezes powie. Nazwisko pani Adriana Rudyńska, tak? Jeśli nie przekręcię nazwiska. To są przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, który ma 2 miejsca w Radzie Nadzorczej tej spółki z 30% udziałem. Gmina ma 70%. Ja wnet wytypuję swoich przedstawicieli do składu Rady Nadzorczej. Proszę Państwa, Festiwal Moniuszkowski odbywa się, jest pani wiceprezes, widzę tutaj członków Moniuszkowskiego Towarzystwa Kulturalnego. Dziękuję wam za dotychczasową pracę. Miasto Nachod niestety ze względu na finanse, tak jak otrzymaliśmy od nich pismo, nie będzie uczestniczyło w dniu festiwalowym w Nachodzie. Dzień festiwalowy miał się odbyć 20 sierpnia, tak myśmy się umawiali, czyli 19-22 sierpnia Festiwal Moniuszkowski. Natomiast prowadziliśmy rozmowy z Nachodem, że, bo tak jak chciał Nachod, chcieli jeden dzień festiwalowy w Nachodzie, to w związku z tym udaliśmy się z panem dyrektorem artystycznym Stanisławem Rybarczykiem, z rzecznikiem prasowym panem Maciejem Kieresem, z członkiem Moniuszkowskiego Towarzystwa Kulturalnego panem Wojciechem Chenińskim, z pracownikami na rozmowy. I no, miasto Nachod było zainteresowane, natomiast odbyła się sesja na początku czerwca i otrzymaliśmy pismo z Nachodu, że no niestety, ale ze względów finansowych nie mogą w tym uczestniczyć. Myśmy podali kwotę 24 000 zł. Która pozwoliłaby panu dyrektorowi zorganizować wieczorny spektakl. Natomiast miasto Nachod coś mówiło o 15 000 koron, w związku z tym no to tak chyba 2400 zł, także tutaj. Ale to czuję, że chodziło bardziej o jakieś takie pomyłki zerowe, no bo za 2400 to nawet jest koncert, który można w Polsce zorganizować. 24 000, pan dyrektor mówi, owszem, no niemniej deklaruje chęć podczas kolejnych edycji festiwalu. My organizujemy 19-22 program festiwalowy, wstępnie mamy uzgodniony z panem dyrektorem, z Stanisławem Rybarczykiem. Trochę nam to pokomplikowało, bo musieliśmy ten jeden dzień w ramach środków jakoś zagospodarować, bo nie możemy sobie pozwolić na jednodniową pustkę. Mamy już obiecane pieniądze z KGHM-u. Ja czekam na podpisanie umowy, może tak, nie będę na razie mówił, ale jestem dobrej myśli, bo mam zapewnienia ze strony i pana wiceprezesa KGHM-u i Fundacji Polska Miedź, że taką pomoc otrzymamy. To wyjazd do Tucholi, to była pani kierownik ośrodka pomocy społecznej. Chyba to są jakieś inne pytania do pracy. Tutaj pan radny Mikołaj poprosił. Bardzo proszę. Ja chciałbym powiedzieć, że dużą troszkę wykazujemy bezpieczeństwie mieście. I mimo wystąpienia tutaj burmistrza do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Wrocławiu w sprawie barier ochronnych na rzecz Strzelbnicy. To jest początek tutaj ulicy Grobnej.
tłumaczą się, że brakuje im środków. Wiemy, co ileś lat wstecz było tam na tej rzece, że dziecko padło. I jest po prostu zapewnienie burmistrza, że jeżeli nie da rady wyegzekwować pieniędzy, a to nie jest ogromne pieniądze, to po prostu postaramy się w budżecie na przyszły rok znaleźć środki, żeby to bariery tak ustawić. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze? Bardzo proszę. O te barierki, no, proszę Państwa, no, to widzę, że te lobowanie jest takie mocne, ale to będzie do nas prośba o przyszły budżet. Tych oczekiwań naprawdę jest wiele. No, no, chociażby od wyjazdu do Brzozowia, gdzie widzimy, jak wyglądają pobocza. Ulica Słoneczna, no to tutaj z panią radną mieliśmy przyjemność omawiać stan i tutaj odbyło się spotkanie z panem dyrektorem Januszem Korybo i omawialiśmy wspólny projekt gminy Duszniki, omawiamy wspólny projekt ścieżki rowerowej, gmina Duszniki, Lewin Płocki i budowa, a z czeskiej strony to Oleśnica, tak? Oleśnica, Nachod i Chrobak, czyli taki wspólny duży projekt ścieżki rowerowej, która miałaby przebiegać obok Parku Narodowego Gór Stołowych, czyli ulicą Słoneczną do góry. Pan Janusz Korybo oczywiście deklaruje chęć, no on już zadeklarował i rozmawia z nami, bo chcielibyśmy to zrobić wspólnie, ponieważ mówił pan dyrektor o tym Park Narodowy Gór Stołowych przy budynku muzeum, nowym budynku Muzeum Żaby, gdzie mieliśmy ostatnio przyjemność być gośćmi, planuje zagospodarowanie tego terenu, o parkingu, o tej infrastrukturze. Też rozmawialiśmy na temat tego miejsca ochrony płazów przy Parku Narodowym Gór Stołowych. Ono już jest przejęte przez Park Narodowy Gór Stołowych. Natomiast pan dyrektor tam tłumaczył, że pewne procesy, które się tam dzieją w przyrodzie, no muszą jednak pozostawić te wysokie trawy. Ja prosiłem, żeby tam jakby można było po tych procesach o to trochę zadbać i coś takiego pewnie nastąpi. Proszę Państwa, stan dróg jest nam nieobcy. Widzimy, jak to wygląda, stąd też pomysł rewitalizacji Starego Zdroju, który obejmowałby ulicę Poznańską, ulicę Okrzei. Mieszkańcy zwrócili się też do gminy z taką prośbą, by ten teren zagospodarować. Myśmy też wystąpili do przedsiębiorców kudowskich z propozycją wydzierżawienia tego parkingu, który jest koło Verde Montana. Jest to miejsce takie, gdzie autobusy się zatrzymują, jest tam trochę brudno. Zainteresowanie tutaj jest. Myślę, że to będziemy wtedy finalizować. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Przy okazji odnośnie tego parkingu przy ulicy Okrzei, mam nadzieję, że to nie spowoduje tego, że tak jak były pomysły wcześniej, że przymykamy tą część wjazdu przez parking na ulicy Okrzei, tylko wjazdu od strony Starego Rady. Nie, ja nie rozmawiam o zamknięciu ulicy Okrzei, chociaż tutaj słyszę jakieś różne głosy, chociaż zdania są podzielone, no, natomiast mówimy o porządku tego na tym terenie. No, tam przyjeżdżają autobusy, kierowcy tam zachowują się różnie, my to sprzątamy, ale i mieszkańcy sprzątają. Także dziękuję tym mieszkańcom za to, że opiekują się tym terenem. Mieszkańcy mówią, panie burmistrzu, no, no tak wygląda to, jak wygląda i to wygląda nie od tej wiosny, tylko od lat. No i ten problem będziemy chcieli jakoś załatwić. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radna. To jest zarządniska. W imieniu klubu radnych, teraz mieszkańcy budowy Zdrój i klubu radnych rozwój budowy Zdrój chciałabym złożyć interpelację w sprawie dowozu na basen dzieci z zespołu szkół społecznych w budowie Zdrój. Sprawa dowozu dzieci została przedstawiona i omówiona na komisji wspólnej Rady Miasta w dniu 23 czerwca 2015 roku.
pracownik urzędu oraz pan burmistrz zapewnili nas, że jest to incydent, który się już nie powtórzył. Jednak następnego dnia sytuacja się powtórzyła i kierowca odmówił dowozu dzieci, najmłodszych dzieci z najmłodszych klas na basen. W załączeniu jest notatka szkolna sporządzona przez zastępcę dyrektora szkół społecznych i przez pracownika odpowiedzialnego za pobyt dzieci na basenie. Więc dzieci nie dostały, mimo że nie została szkoła powiadomiona o odwołaniu kursu, w dniach 17 czerwca do 24 czerwca kierowca trzykrotnie odmówił dowozu dzieci na basen. Także ja to złożę pana burmistrza. Proszę państwa, ja oczywiście tę sprawę wyjaśnię, ale też państwa chcę poinformować, że została zatrudniona nowa osoba, pani kierownik, referatu organizacyjnego, pani Kinga Wanasza, ponieważ ja nie pozwolę, by takich spraw było więcej, to co mówi pani radna. Ja zostałem na komisji zapewniony przez pracownika, pani była tego świadkiem, że to jest incydent, pan radny też usłyszał, że to był incydent wynikający z tego, że autobus musi gdzieś tam jechać, jakiś przegląd zrobić. Nie jest mi ta sprawa znana, skieruję to do pani sekretarz, do pani kierownik referatu organizacyjnego, bo takie rzeczy się dzieją, jak państwo widzicie, także mogę wyrazić swoje ubolewanie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze ma pytanie do tego punktu dzisiejszego porządku sesji? Są wolne wnioski, czy znowu? Nie, dalej, cały czas mamy sprawozdanie. To w związku z tym chciałabym, żebyśmy, jeżeli nie ma żadnych pytań nadal, to proszę, żebyśmy przeszli do przegłosowania uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac burmistrza miasta Pudowa-Zdrój. Proszę, kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem uchwały odnośnie sprawozdania z prac burmistrza? Stwierdzam, że uchwała odnośnie przyjęcia sprawozdania z prac burmistrza miasta Pudowa-Zdrój została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt dzisiejszego porządku to są wolne wnioski i zapytania. I słucham, kto z państwa radnych. Bardzo proszę, radna Dobrze. Szanowna pani przewodnicząca, wysoka rado, panie burmistrzu. Ja pozwoliłam sobie przed sesją złożyć taką prośbę, apelację, petycję skierowaną do państwa, z którą nie chcieli się wszyscy zapoznać, aczkolwiek przedstawiam ją teraz w tej chwili. Może odczytam ją, żeby uprościć pracę pani Bernadecie, bo znam, jak ciężko faktycznie sprotokołować te wszystkie materiały, więc odczytam, przekażę pani taką petycję, pani sobie ją po prostu przepisze do protokołu, będzie łatwiej. Wniosek, proszę państwa, dotyczy takiej prośby, takiego kompromisu, żebyśmy wszyscy byli postrzegani społecznie jako osoby, które chcą współpracy, bo nie wyobrażam sobie, abyśmy pracowali inaczej. I odczytuję. Zmiana osoby przewodniczącego w obecnej sytuacji jest wymagalna. Spowodowana jest ona tym, że Rada jest podzielona. Tworzą się obozy i bloki. Nie ma współpracy na dwóch szczeblach. Chodzi mi o dwa szczeble, czyli między nami tak naprawdę, proszę państwa, nie ma tej współpracy. Trudno tu powiedzieć, że pracuje nam się fantastycznie, że mamy merytoryczne jakieś dyskusje, z których jesteśmy zadowoleni i jakiś konsensus jest w tym momencie podejmowany. Pragnę też współpracy między organami zarządzającymi i uchwałodawczymi. Ja tak to odbieram. Państwo mają prawo się z tym nie zgodzić oczywiście. W każdym razie rzutuje to na jakąś destabilizację i niepokój wśród mieszkańców i uważam, że powinniśmy temu zapobiec i proponuję taki kompromis. Propozycja wymaga od nas wszystkich mądrości dla dobra ogólnego. Mamy napiętą sytuację, a to rzutuje na całą gminę.
mieszkańców, przede wszystkim, którzy zatroskani są o to, co u nas się dzieje. Proponuję przyjąć zasadę, że co roku, zmieniać się będzie przewodniczący Rady na zasadach umowy dżentelmeńskiej. Umawiamy się, że po roku sprawowania funkcji, czyli od listopada do listopada, każdy z przewodniczących będzie honorowo rezygnował z funkcji, zwalniając miejsce następnemu przewodniczącemu. Nikt nie może być dwa razy przewodniczącym w okresie czteroletniej kadencji Rady Miasta. Każdy może kandydować, każdy może zrezygnować z funkcji przewodniczącego. Proponuję, aby pani przewodnicząca oświadczyła, że zrezygnuje po roku działalności Rady, czyli w listopadzie, co byłoby początkiem do wprowadzenia honorowej zasady. Przyjęliśmy po prostu tutaj największy kompromis, jaki jest możliwy. Trzeba tutaj oddać szacunek pani przewodniczącej, że wykazywała się na niwie samorządu naprawdę przez 4 lata i tutaj nie ma o czym mówić. W każdym razie przyjęcie takiej zasady honorowej poprawiłoby aktywność nas radnych wszystkich, poprawiłoby współpracę, każdy z nas mógłby nabywać większych doświadczeń, a przede wszystkim skorzystaliby mieszkańcy, dla których tutaj jesteśmy. Lepszego rozwiązania w tej sytuacji nie znajduję i będę stanowczo nakłaniać państwa radnych do wykazania się mądrością dla dobra naszej wspólnoty. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Kubierz. Pani przewodnicząca, Wysoka Rada, tak gorąco chciałem się podzielić taką uwagą, bo w tym piśmie, co pani radna czytuje, że brak współpracy z organem uchwałodawczym. Czyli rozumiemy, że z burmistrzem, tak? Nie, pan nie jest organem uchwałodawczym. Panie burmistrzu, pan jest organem zarządzającym. Organem uchwałodawczym jesteś wykonawczym, inaczej zarządzającym. My jesteśmy organem uchwałodawczym. Tak, współpracy między sobą. Między sobą, ale no brak jakiejś relacji takiej. Brakuje nam tych częstych obecności osoby pana burmistrza na wspólnych posiedzeniach. Jak częstej? Brakuje nam generalnie wyklarowania jakiegoś takiego modelu wzajemnego. Aczkolwiek jeszcze dodam jedno zdanie. Ja w obecnym stanie rzeczy, jeżeli państwo byście taką umowę dżentelmeńską zaakceptowali, a przede wszystkim osoba pani przewodniczącej, oświadczam, że nie będę zgadzać się w mojej osobie na przyjęcie funkcji. Pozbawiam siebie takiej możliwości. Tak, oczywiście funkcji przewodniczącej Rady Miasta. Wykluczona jestem w tym momencie. Ja nie deklaruję takiej możliwości, w ogóle nie biorę pod uwagę. Bo proszę państwa, tak na gorąco, ja tak z uwagą przysługuję się temu konfliktowi, tak? Bo jeżeli tak tutaj to zostało ujęte, no tak pani to korzystała. Jako konflikt, brak dobrych relacji, współpracy, no ja bym tego jako konflikt poniekąd, brak współpracy jest jakimś tam konfliktem. Ja się, proszę państwa, ale może nie rozszerzajmy tego aż w takim zakresie. Ja się, proszę państwa, tylko zastanawiam, dlaczego ta atmosfera w mieście jest tak pompowana. Ja takie mam pytanie, ponieważ proszę państwa, wiecie o tym, bo otrzymaliście jakiś anonim, który ktoś rozsyła pocztą. Dotarł do pani przewodniczącej, pani przewodnicząca mi go pokazała. Ja oczywiście powiadamiam prokuraturę, ponieważ są tam zarzuty czynione pod kątem moich pracowników, że przyjmują jakieś korzyści majątkowe, że biorą łapówki. Proszę państwa, ja się tylko pytam, to co powiedziałem wcześniej, mówiąc o realizacji pewnych zadań przez samorząd, przez gminę. Mówimy, co robimy. Czasami, przepraszam, nie mogę być na komisji, bo jadę do KGHM-u, a tam odsłonię kuchnię. Tam wygląda w ten sposób, że pan prezes prosi, żebym przyjechał. I jeżeli nie przyjadę w tym momencie, no to nie dostanę pieniędzy. I jeżeli coś takiego miał, ale nie odbywa się to w sposób permanentny, że ja nie przychodzę na komisję. Także to myślę, że tutaj jesteśmy zgodni. Ja bym tutaj tej zgodności takiej zupełnie nie wykazywała, że nie jest to permanentnie. No jest mi smutno, że tak pani radna mówi, tym bardziej, że pani radna... Takie mam odczucia, przepraszam bardzo, to są moje odczucia. Państwo, każdy z was, państwa tutaj siedzących ma prawo mieć inne odczucia. To są moje odczucia.
bardzo widzę. Ja być może źle widzę, aczkolwiek moje spostrzeżenia są takie. Państwo nie macie obowiązku się z tym zgodzić. To jest taka po prostu zachęta do dyskusji. No i... Ja teraz chciałem powiedzieć o tej atmosferze, która jest niewątpliwie pompowana. Ja mówię o tym brzydkim elemencie dotyczącym pracowników urzędu. Mówię o tym, że prokuratura zostanie wnet powiadomiona i niech rozpocznie pewne czynności. Natomiast tutaj w sprawie tego jakiegoś rzekomego konfliktu, no to trudno mi się jest wypowiadać. Myślę, że bardziej chyba radni coś na ten temat może. Ja deklaruję współpracy z każdym z Państwa, z każdym deklaruję chęć współpracy. Dla mnie nie jest istotne, czy to jest klub radnych teraz mieszkańcy budowy zdroju, klub radnych rozwój budowy zdroju, czy my dla budowy. Dla mnie to nie ma znaczenia. Dla mnie najważniejsi są mieszkańcy tego miasta i to miasto. I chcę zapewnić, że to jest moja myśl przewodnia, jeżeli chodzi o mój urząd burmistrza. Nie chciałbym żadnej zwady w Radzie. Jeżeli mogę apelować, prosić, to proszę o spokój. Nie mówię tego do Pani, broń Boże, ani do nikogo innego, tylko do tych innych ludzi, o niepompowanie. Czasami o niepomaganie za wszelką cenę, ale nie przeszkadzanie. I to jest myślę takie ważne. Dla mnie najważniejsze jest miasto i dobro tego miasta, dobro mieszkańców. I to jest, tak jak powiedziałem, mój cel na drzewo. Jeżeli chodzi o mnie, ja pozwoliłem sobie na taką. Bardzo dziękuję, że Pan Burmistrz przychyla się tutaj do mojego apelu. Jesteśmy zgodni w tym, że najlepsze jest dobro mieszkańców, najważniejsze w naszej gminie. Apel faktycznie jest skierowany do Rady Miejskiej. Nawiązaniem do tego, co zaproponowała Pani Radna Midor-Burak, chcę powiedzieć, że wydaje mi się, że w oparciu o to, co zostało tak przez Panią wnioskowane, jak i przeze mnie przedstawione na ostatniej sesji, która miała miejsce 28 maja, prosiłam, żebyście Państwo radni składali wnioski, propozycje zmian do statutu gminy. Prosiłam, żeby to było do końca czerwca i jakby naturalnym następstwem tych wszystkich wniosków, które spłyną, które dotrą do mnie, będzie powołanie doraźnej komisji statutowej, która po zapoznaniu się z tym, która otrzyma te materiały, które wpłyną do biura rady i Państwo, czyli my radni, ustalimy, kto będzie wchodził w skład tej komisji i będziemy nad tym pracowali. Dopiero w momencie, kiedy wszyscy, jak nas jest 15, omówimy wszystkie Państwa propozycje, nasze propozycje dotyczące zmian w statucie, uważam, że zasadnym jest podjęcie działań, które będą zmierzały do tego, żeby ten statut spełniał oczekiwania wszystkich pracujących rad. Mam, że mam umocowanie prawne, bo zanim pozwoliłam sobie udzielić takiej odpowiedzi bądź takiej informacji, nie ukrywam, że rozmawiałam z panem radcą prawnym, więc wydaje mi się, że to będzie najrozsądniejsze rozwiązanie, bo nie ukrywajmy, potrzebna jest współpraca nas wszystkich. To znaczy, wydaje mi się, że rozsądnym będzie, żeby to była komisja doraźna w liczbie 6-7 osób, żebyśmy mogli popracować nad tymi wszystkimi wnioskami, które wpłyną na moje ręce do biura rady. Proszę bardzo. Zgadzam się w cudowności, tym bardziej, że ja składam wniosek formalny w tej sprawie na zarządzie. No także bezsprzecznie takie zmiany muszą nastąpić. Wszyscy wiemy, że mamy statut niedostosowany do dzisiejszych warunków i potrzeby się zmieniają gminy i współpracy w Radzie i cały regulamin musi tutaj, jakieś prace muszą być toczone. Aczkolwiek ja chciałabym powrócić do mojego tutaj apelu w sprawie jednak przemyślenia dżentelmeńskiej umowy odnośnie... Nie mogę decydować za wszystkich. Nie, ja tu kieruję zapytanie do Pani Przewodniczącej. Czy Pani Przewodnicząca widzi sens takiego, ponieważ tak czy inaczej takie spotkanie, będziemy mieć taką sesję nadzwyczajną, gdzie no, nieprzyjemną dla nas wszystkich. Aczkolwiek, czy jest w tym momencie Pani aprobata, Pani Przewodnicząca w kwestii, żeby tak dla dobra nas wszystkich dżentelmeńską umowę taką zawrzeć, że zmieniamy tą
po prostu funkcję przewodniczącego i rok w rok obejmuje ją ktoś inny. To znaczy nie uważam, że zanim podejmę jakąkolwiek decyzję, zanim udzielę Pani jakiejkolwiek odpowiedzi, będę chciała skorzystać z rady radcy prawnego. Nie wiem, nie posiadam wiedzy i w tej chwili na pewno nie udzielę takiej odpowiedzi. Ja mam jedno pytanie, bo czy ci Państwo, którzy się zgłaszali przed chwileczką, w trakcie kiedy wypowiadał się Pan Burmistrz i Pani Radna Midor Burak, chcą zabrać głos w tym temacie, o którym mówimy, więc według kolejności. Panie Stolarz, najpierw będą radni, niech się Pan nie gniewa. Bardzo proszę, Pan Mirosław Olejarz, Radny Mirosław Olejarz. Chciałbym się tutaj odnieść do wypowiedzi Pani Nardy odnośnie rzekomego konfliktu, czy brak współpracy między radnymi. No ja to odnoszę w zupełnie inny sposób. Ja nie widzę tu żadnego konfliktu, nie widzę tutaj żadnego braku współpracy. Pracuję w dwóch komisjach, nie widzę, żeby tutaj był jakiś konflikt. To, że mamy różne zdania, to jest chyba bardzo dobrze, dlatego że no trudno by było, żebyśmy wszyscy jednym głosem mówili, no bo wtedy no, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. I nie widzę tutaj takiej potrzeby, żeby apelować o spokój. Nie rozumiem, zupełnie. Dziękuję bardzo. Kolejny był Pan Mariusz Kieca. Ja chciałem się odnieść do słów Pani Radnej Marty a propos obecności Pana Burmistrza na komisjach. Ja publicznie też o tym mówiłem, apelowałem, żeby było, bo na początku były trudne, rzadko Pan bywa. Tak? I ja to mówiłem wprost, na komisjach wspólnych, bo tak było. Apelowałem też, Pan przypieram się nadal, zapraszamy na te komisje jak najczęściej, a najlepiej było, żeby Pan był obecny na tych najważniejszych zawsze. Proszę bardzo, Pan Burmistrz. Panie Radny, tak jak powiedziałem, moja nieobecność na komisji na początku wynikała z tego, że objąłem urząd burmistrza. I w związku z tym musiałem udać się do różnych instytucji, żeby podpisać pewne dokumenty, żeby się przedstawić. Trzeba pojechać do Urzędu Marszałkowskiego, zapoznać się z marszałkami. To jest taka trochę kuchnia, która mi jest znana, ona mi nie jest obca. Przepraszam, jeżeli macie jakiś tutaj Państwo niedosyt, natomiast prosiłem Panią Sekretarz, Panią Skarbnik i wiem, że się z tego wywiązywały, by obecność pracowników merytorycznych była zawsze zapewniona, by Państwo otrzymywali bezzwłocznie odpowiedzi na zadawane pytania albo były pewne sprawy Państwu wyjaśniane. I sądzę, że tak było. Natomiast ja też mam pewien niedosyt kontaktu z Państwem, bo jesteście nową radą, ja jestem nowym burmistrzem i ja nie ukrywam, że dla mnie to jest przyjemność, by z Państwem rozmawiać, tym bardziej, że parokrotnie żeśmy ustalili, że pewne rzeczy są na miejscu wyjaśniane, też takie trochę inne niż związane z uchwałami, bo czasami coś Państwo pytają, ja wyjaśniam, jak kuchnia wygląda. Także jeżeli macie taki Państwo niedosyt, to on wynikał tylko i wyłącznie ze względów, o których powiedziałem wcześniej. Objąłem urząd burmistrza, chociażby tutaj przy okazji wystąpienia Pana Krzysztofa Baldego. No, proszę Państwa, ile wyjazdów było do ZOZ-u Płockiego, no to Pan Krzysztof tylko. To nie był jeden wyjazd, to nie były dwa, ani trzy, ani cztery. To były spotkania, rozmowy, no ale nie bezproduktywne. Owocem tego jest lekarz. I inne tematy, które jednak wymagają obecności burmistrza. Jutro jest posiedzenie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Nie jadę, bo jest zakończenie szkół. Dla mnie to jest bardzo ważna rzecz. A wiem, że powinienem tam być. I to osobiście. Także no, zawsze dzielimy, czy czasami wybieramy, te wybory są różne. Natomiast zapewniam Państwa, że z mojej strony nie macie żadnego, jakiejś niechęci. To chyba nie wyczuwacie tego. Ja z Państwem chcę bardzo współpracować. Mi się współpraca z Państwem układa dobrze. Także pracownicy są obecni na spotkaniach i do tego zobowiązałem Panią Sekretarz i Pani Sekretarz wypełnia te polecenia. Jeżeli jest potrzebny Pan Mecenas, jest Pan Mecenas i tak dalej, i tak dalej. Także no, dołożymy najwyższej staranności, żebyście nie mieli takiego poczucia, no chyba, że Pani Sekretarz coś innego wie, że ktoś zgłaszał, że ktoś nie przychodzi z urzędników. Nie, proszę Państwa, do mnie żadne nie dotyczy.
informację, że po uzgodnieniach z przewodniczącymi komisji, że wypracownik nie przyszedł. Raz mi się zdarzyło zapomnieć, tu się przyznam, pan Wiktor mnie prosił o powiadomienie, ale w porę wyłapałam swój błąd i przełożyliśmy komisję, ale pracownicy nigdy nie odmawiają, a wręcz, proszę Państwa, ustalamy terminy komisji, rady są na tyle uprzejmi, że ustalamy te terminy posiedzeń komisji w takie dni, kiedy pracownicy merytoryczni, którzy są naprawdę niestety na tych komisjach, mogą być na tych komisjach, bo jak Państwo wiedzą, są spotkania, są szkolenia, są inne obowiązki. I jak do tej pory, no nigdy nie mieliśmy problemu z ustaleniem posiedzenia jakiejkolwiek komisji. Także tyle wyjaśnień. Ja sądzę, że jakieś komentarze, że burmistrz nic nie robi, no to proszę Państwa, to jest tylko i wyłącznie na użytek polityczny. No to nic innego, ja nie potrafię nic innego tutaj powiedzieć, a bazuję na tym, co oddaję do prokuratury. Panie radny, absolutnie to nie pod waszym interpretacji. Ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś wnioski, pytania? Bardzo proszę, pan radny Bogusław Buksak. Panie przewodnicząca, Wysoka Rado, mam takie pytanie. Ja nie zgadzam się z panią radną Marką w odniesieniu do kwestii wymiany, że tak powiem, w ujęciu kolokwialnym przewodniczącego czy przewodniczącej Rady Miasta. Dla mnie, proszę Państwa, dla zaistnienia takiej okoliczności muszą być spełnione określone przesłanki merytoryczne i prawne. Przepraszam przez analogię do tego, co robię od wielu lat. Dla mnie Rada Miasta to nie jest boisko sportowe, żeby były jakieś umowy dżentelmeńskie, żeby wymieniać przewodniczącego, który, aby rzetelnie i dobrze wypełniać swoje obowiązki, musi się wdrożyć do tej pracy. Więc to jest moje stanowisko. Nie twórzmy cudów, przepraszam. Ja się może tak na bieżąco odniosę do wypowiedzi pana radnego Bogusława Buksaka. Szanuję pańskie zdanie jak najbardziej, aczkolwiek no nie nazywałabym tego boiskiem. To jest umowa dżentelmeńska, jest również umową, nie zapominajmy o tym. Poza tym nie rozumiem, co pan ma w tym momencie na myśli, mówiąc takie rzeczy, że osoba, która będzie następnym przewodniczącym, nie ma doświadczenia. Dlaczego wychodzimy z takiego założenia? Przecież my składamy propozycję, a ktoś ją przyjmuje bądź nie. A jak inaczej ma ktokolwiek nabyć doświadczeń, jak nie poprzez próbę jakichkolwiek? W takim razie, myśląc pana w tym momencie, może posługując się pana myśleniem, to nigdy nie nauczymy uczniów, ponieważ nie damy im możliwości doświadczeń. Nigdy nie wykształcimy prawników, nigdy nie wykształcimy sportowców, ani boisku, ludzi, którzy znajdują się na boisku sportowym. Więc dajmy możliwość nabywania doświadczeń. Ja tylko powiem tyle. Proszę pani, zostawię pani słowa bez komentarza. Dziękuję bardzo. Ja tylko powiem, tak, pani Mróz, pani radna za sekundkę, tylko powiem państwu z sali, no w pierwszej kolejności naprawdę udzielam głosu radnym. Taki jest obyczaj dobry, więc najpierw, że tak powiem, omówimy to, co mamy w obrębie radnych i później udzielę państwu głosu. Więc bardzo proszę, radna Anna Mróz. Panie burmistrzu, pan burmistrzu, pani przewodnicząca, Wysoka Rada, ja bym chciała tylko zauważyć jedno, że trudno nabywać doświadczeń kosztem tak wielu ludzi. Doświadczenia możemy nabywać poprzez obserwacje, rozmowy, dyskusje, ale nie od razu, kiedy jesteśmy puszczeni na szeroką wodę, kiedy nie mamy właśnie tego doświadczenia. To jest nabywanie doświadczeń no, kosztem społeczeństwa budowy. To chyba nie tędy droga. Cały czas i władze miasta, i przewodnicząca, i radni są otwarci, mam nadzieję, na rozmowy. A to na pewno będzie prowadziło do wykształcenia, wypracowania jakiegoś konsensusu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Rada Miasta. Odniesienie. Nie kosztem mieszkańców, owszem. W takim razie pani burmistrz, wiceburmistrz jest również osobą, która nabywa doświadczenia w samorządach. W
w takim razie, kogokolwiek byśmy tutaj nie postawili, pani przewodnicząca również jest po raz pierwszy przewodniczącą. Nie ma tej ciągłości, więc ja nie rozumiem tutaj, że nie nabywamy doświadczeń, że nie jesteśmy tutaj, w taki sposób właśnie się nabywa doświadczenie. Bardzo proszę, radny Mirosław Lejarz. Równie dobrze, tokiem myślenia tej pani radnej, no to możemy wymieniać burmistrza co roku, wiceburmistrz co roku, pana mecenasa co roku. Ja jeszcze bym poprosił może pana mecenasa na ten temat, żeby się wypowiedział, bo dla mnie to jest w ogóle dyskusja jakaś z kosmosu, ja tego nie rozumiem. Możemy poprosić panią mecenasie? Drodzy państwo, tak jak zauważyła pani radna, to jest tylko i wyłącznie umowa gentlemanowska. Natomiast jeśli miałbym wypowiedzieć się z punktu widzenia prawnego, wprowadzenie takiej nawet gentlemańskiej procedury no nie sprzyja dobremu funkcjonowaniu samorządu. To jest współpraca przewodniczącej, która reprezentuje Radę, to jest współpraca z nami wszystkimi tutaj siedzącymi. My przez rok wypracowujemy sobie pewien tryb pracy wspólnie, uzgadniamy. Teraz po roku wchodzi znowu inna osoba. De facto często jest tak, że ta inna osoba, będąc w tej funkcji, jest potem no, przez nas, pracowników, którzy przez wiele lat funkcjonują tym, no gdzieś tam, nie powiem, że doszkalamy, ale więcej czasu poświęcamy temu. A tu chodzi o to, żeby to była pewna płynność. Tak? I ten rok, to jest to, co państwo radni powiedzieliście, tak, to jest ten rok, który jak pełni się przeżyje, na pełnej tej funkcji można powiedzieć, że się wszystko przeżyło w tym samorządzie. Bo kolejny rok może być trochę inny, ale są pewne zdarzenia powtarzalne. I tak jak mówię, no, kolejna osoba, kolejne doświadczenia i po drugie zauważam, drodzy państwo, owszem, umowa dżentelmeńska, ale i tak ostatnio państwo będziecie musieli głosować za każdym razem kandydaturę. I każdy z państwa będzie miał swoją ocenę tej kandydatury. To też będzie między państwem rodziło spory i obawiam się, że przy pierwszym takim głosowaniu, przy zmianie, będziecie państwo prawdopodobnie mieli kłopot z przestrzeganiem tej umowy dżentelmeńskiej. Ja nie zakładam, że będziecie mieli złą wolę, ale zakładam, że każdy z państwa będzie miał inną ocenę i postrzeganie kandydatury tej osoby, co roku zmieniając tę osobę. Nie od strony prawnej, ale myślę, że to zakłóci, jeśli chodzi o takie funkcjonowanie bieżące. Przyznam się szczerze, że przez niewielkie moje, bo jeszcze przede mną sporo w moim życiu zawodowym, ale obserwuję te samorządy, z taką praktyką jeszcze się nie spotkałem. Ona oczywiście jest możliwa przy końcu kadencji, potem nowa się rozpoczyna, wówczas tak. No, jeśli już jest wieloletni, przez wiele kadencji jeden przewodniczący, wówczas jest jakiś nacisk na to, żeby inna osoba powiedziała. Ale w trakcie trwania kadencji nie jest to pożądane, nie jest to zabronione przez ustawę, państwo o tym decydujecie. Myślę, że nawet gdyby się pokusić, to najlepsze byłoby rozwiązanie tego statut. Ale też, drodzy państwo, nie zamykajcie sobie, nie wiążcie sobie, bo statut raz uchwalony potem może się nie sprawdzić w praktyce. I potem będzie niestety przyznanie się do błędu i trzeba będzie odwracać to, co się przyjęło w statucie. Sama pani radna, proponując tą formułę dżentelmeńską, ja to tak odbieram, wskazuje, że no jest pewne ryzyko, czy to kolokwialnie mówiąc wypali. Bo jak statut się przyjmie takie rozwiązanie, to tak należy stosować. I nie ma odwrotu. To się statut nie zmieni. A przy umowie dżentelmeńskiej, no niestety, zawsze można trzasnąć drzwiami i powiedzieć, przepraszam, niestety nam ta formuła nie odpowiada, odstępujemy od niej. Więc tak naprawdę wracamy do punktu wyjścia, czyli stosowania postanowień tych statutów. Zawsze to ostateczna decyzja do państwa radnych należy, wybierając osobę przewodniczącego. Nie, tak jak mówię, nie przychylam się pozytywnie do tej propozycji, co do tego, żeby to było co rok. Jest to naprawdę ze szkodą. A szkoda by było nie wykorzystać potencjału tej osoby, która zamyka rok i widzimy, że się fajnie współpracuje, że to się układa, jest pewien dynamizm, pewne rzeczy płynnie się odbywają. W pewnym sensie no, nabywamy pewną taką szybszą nić porozumienia. Wiemy, co się odbywa, jak
korespondencja, to jest tak samo jak z nowymi zatrudnionymi pracownikami. To jest zawsze jest okres krótki. Trzeba się do tego dostosować. Tak jak mówię, najlepszym takim modelem jest co kadencję zmiana przewodniczącego, natomiast to do Państwa też należy decyzję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę radną Pani Sekretarza. Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Panie Burmistrzu, ja podejrzewam, że Pan mecenas również się nie spotkał z sytuacją, która miała miejsce w poniedziałek, mianowicie została zwołana sesja nadzwyczajna. Ta sesja się nie odbyła, dlatego że nie było ani Pani Przewodniczącej, ani Pana Przewodniczącego. I tutaj chciałam powiedzieć, że to wystarczone są to, co wcześniej powiadamy się o tym, nie pozostawia się na samym sobie. Nie było nawet opieki prawnej żadnej nad tą nieodbytą sesją. I myślę, że tutaj jest teraz no, takie zderzenie między nami, prawda? Jakiś konflikt. Zwołaliśmy sesję, było wszystko przygotowane bardzo dokładnie. Państwo nie przybyliście z tego, co wiemy, z powodów zdrowotnych. Natomiast gdyby była taka sytuacja, że Państwo byście nas poinformowali wcześniej, to pewnie pewne osoby nie musiałyby się zwalniać z pracy. To powinniśmy nie przyszli. Byłaby informacja, że sesji nie ma. Jedyne, co mogę wyjaśnić, to takie zdarzenia losowe, których ja również przewidzieć nie mogę. I takie właśnie zdarzenie losowe miało miejsce. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze pytania do tego punktu dzisiejszej sesji? Proszę. Ja już nie nawiązuję tu rozwijając z tej dalszej rozmowy, bo uważam, że tutaj Pan mecenas wyjaśnił dość dokładnie na czym to już polega. Chodzi mi o takie trzy rzeczy w zasadzie. Chciałbym Pana Burmistrza zapytać, jak na którejś tam sesji rozpatrywaliśmy skargę, może nie wejść, czy rozpatrywaliśmy skargę Stowarzyszenia Uprawianie odnośnie tych schodów w budowie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no powstają nowe zabudowy, ludzie mnie pytają, co to jest za budynek, że ten tam jest. Ja mniej więcej wiem o co chodzi, ale nie znamy szczegółów. Te zabudowy między Bistro, chyba budowa, a PTTG. No i trzecia rzecz to jest taka, zostałem zobowiązany do podziękowania panu burmistrzowi, tej wszystkim osobom, które się zaangażowały odnośnie tego lekarza, że ludzie, no, była duża potrzeba tego, żeby ten lekarz u nas był z uwagi na transport do Polanicy. Ta góra nas tutaj bardzo mocno ograniczała, jeżeli chodzi o przeważnie ten okres zimowy. I tutaj w imieniu mieszkańców Szczernej z mojego okręgu wyborczego wielkie dzięki wszystkim tym, którzy się zaangażowali, jeżeli chodzi o pracę lekarzy. Dziękuję bardzo. Tak. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, sprawa schodów. Jesteśmy na etapie zawezwania, tak, Panie Mecenasie, bo była skarga, później zawezwanie. Czyli nie ta kolejność, tak? Tak, ale skarga została odrzucona. Skarga została odrzucona i byśmy do następnej sesji przygotowali Państwu informacje. Natomiast przyznam się, że jest sytuacja wyjątkowo dla mnie trudna, ponieważ ja zleciłem kontroli wewnętrznej, przeprowadzenie kontroli doraźnej w zakresie zawieranych umów. Ja proszę Państwa, umów 10-letnich na, no między innymi umowa, to jest chyba 10-letnia, ja sobie dobrze przypominam, na działkę, jak mówi radny, przy PTT-ku, to mam więcej niż tylko na schodach, koło tego PTT-ku i baru Bistro, tylko mam więcej. No i budzi to moje no, wątpliwości, dlatego z panem mecenasem chcę tę sprawę przedyskutować. No bo co, wykorzystując tą uchwałę z 2007 roku, która dawała wówczas delegację burmistrzowi do wydzierżawiania, no to widzę, że to nie są tylko schody. Ale to jest i wspomniana działka. No i są inne. Tak. No taki jest problem. Ja tutaj z panem mecenasem pracuję nad tym, bo sytuacja jest trudna. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Proszę o jedną rzecz. Mianowicie zwróciłam uwagę, że na budynku byłego pawilonu handlowego, nie wiem, się teraz nazywa budynek, tam gdzie się znajduje Rosman, pojawiły się rynny, które wyprowadzają wodę deszczową na chodnik. I chciałam zapytać, czy to jest
rzeczywiście no, tak zgodne do końca z prawem, ponieważ pamiętam, że kiedy miałam taki podobny problem u mnie na terenie wspólnoty, którą zarządzam, otrzymałam wtedy pismo, to było w 2013 roku, być może przepisy się zmieniły, że wyprowadzanie wody na teren utwardzony jest zabronione. Dlatego pytam odnośnie tych terenów. Tę sprawę przyjmuję to do wyjaśnienia. Odpowiedni pracownicy zajmą się sprawą i wyjaśnią. Na dzień dzisiejszy trudno mi jest odpowiedzieć. Nie posiadam wiedzy pełnej na ten temat. Jest ona przeznaczona do wyjaśnienia. Dziękuję. Ktoś z Państwa radnych jeszcze? Proszę bardzo, radny. Ja chciałbym się odnieść do słów, które padły pod moim adresem, radnej Sylwii Bielawskiej. No, zdarza się w życiu tak, że człowieka raptem coś przyciśnie i tak mnie przycisnęło w nocy. Z niedzieli na poniedziałek byłem u lekarza, wziąłem odpowiednie leki i zawiadomiłem urząd, to znaczy i panią DT, i pana burmistrza. No, jeżeli to oczywiście się przeze mnie w jakiś sposób no, znieważeni, czy to ja przepraszam. Szanowni Państwo, z kolejnym rzecznikiem. Chodzi mi o mieszkanie na BIP-ie tutaj rozporządzenie burmistrza. Tam są luki, prawda? Pan mecenas dzisiaj zapewniał, że muszą być wszystkie, a brakuje ciągłości, brakuje dwóch. Mianowicie 133 łamane przez 15 i 139 łamane przez 15. Stąd moje pytanie, no to pewnie będzie uzupełnione, ale pytanie kiedy? No, skąd te luki? Ja mam potrzebę sekretarz, ale proszę Państwa, tak jak Państwu powiedziałem, stąd te luki, stąd się pojawiają pracownicy, jak na przykład pani kierownik działu organizacyjnego, żeby nie dochodziło do takich sytuacji. Jest to w trakcie komunikacji. Pani proszę pamiętać o tym, że ja jestem skłonna zamieścić w każdej chwili, no ale ja też muszę mieć dokument. Także to za moment zostanie uzupełnione. I dziękujemy, że Państwo zwracają na to uwagę. Jeżeli będą jeszcze jakieś, to proszę. Ja się tłumaczę. Jak patrzę, no i brakuje, no to jest naturalne, no, że bywa. Czasami są sytuacje takie, że no, jest papier, jest papier, ja proszę i czekamy. Myślę, że to za moment zostanie uzupełnione. Państwo radni wyczerpali swoje pytania, czy będę mogła... Proszę. Jeszcze nie, mam jeden wniosek. Rozmowę zrobimy. No, miałem ten dyktafon jeden dość archaiczny, nie wiem, jak tam jest pamięć. Bardzo nowy dyktafon, mówiony w poprzedniej kadencji. No, ale jak wybucha, nie wiem, sprzęt się zmienia. Może wniosek o zakup kamery, bo pan tutaj, który robi na dobrą robotę, nagrywa, ale nie zawsze, ale jednak kamera to się tutaj jest dużo lepsza, nie jest jak siła. Duży koszt, nie wiem, pewnie książka, może dwóch, gmina to wniesie. A na samym to by ułatwiło, żeby to umieszczać na stronach miasta właśnie, wszystkie komisje i sesje. No to ułatwiłoby dostęp tym, którzy nie mogą uczestniczyć, tak? Nie mogę. Proszę Państwa, ja mam taką propozycję, to może zwróćmy się do pana Jana Karandzieja. Jest to prywatna firma, która już od lat uczestniczy w posiedzeniach Rady Miejskiej. Jak ja mam przeznaczać, ja przepraszam, ale tak rozmawiamy, jak ja mam przeznaczyć tutaj operatora miejskiego, który będzie kamerował sesję, oczywiście bardzo chętnie, tylko no po co dublować? Z tego co ja widzę, pan Jan Karandziej bywa tutaj systematycznie, no może zastanówmy się nad jakąś współpracą, mnie to taniej wyniesie niż operator, zakup kamery, mamy dyktafon, może nabędziemy lepszy dyktafon, a kamerę mamy, czyli taki drogą kompromisu, panie radny. Znaczy tak, to jest wniosek do wypracowania, tak. Przedyskutowania nie ad hoc. Tak? No i to trzeba wszystko, no pytanie, czy pan Jan się zgodzi, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no pan ja też powiem, że nie zawsze może być, robi to społecznie, robi kiedy ma czas, nie zawsze ten czas mu pozwala. Nie? On by tutaj zabrał, no rzecz wymaga dyskusji. Panie a drugi dyktafon też by się przydał. Może czasami było tak, że jedna komisja brakuje, szukamy go, gdzieś jest, tak.
Pani skarbnik, czy stać nas będzie na zakup? No myślę, że... Ja rozumiem, że Państwo upoważniają mnie do rozmów z panem Janem Karekiem. Myślę, że może wspólnie, bo myślę, że najlepiej dyskutować ten temat, co jest lepsze naszym zdaniem, no bo to jednak powinniście wszyscy powiedzieć tej kwestii. Dziękuję bardzo. Powrócę do tego pytania, które padło przed chwilą. Czy Państwo radni wyczerpali pytanie, które chcieli zadać, bo przed sesją mieszkańcy poprosili o udzielenie głosu i zamierzam w tej chwili to zrobić. Czy Państwo radni wyczerpali swoje pytania? Dziękuję bardzo. Pierwszą osobą, która zgłaszała się do dzisiejszej rozmowy, był pan Dariusz Żółkowski. Ja chciałbym tutaj odpowiedź, którą wcześniej już złożyłem do pana burmistrza, ale żeby każdy miał też przy sobie, bardzo proszę o wsparcie, jeśli nie pomyliłem. Sprawa dotyczy pani radnej Sylwii Bielaskiej, z którą ulica Pszczelna ma tutaj bardzo duży problem. Ja poproszę o zostanie tego urzędu. Pozwolę sobie zapytać pismo, które skierowałem do pana burmistrza tutaj, a jeszcze po drodze wystąpiłem tutaj jednej rzeczy. Szanowny panie burmistrzu, panie przewodniczący Rady Miasta. Zwracam się z prośbą o odczytanie pisma na najbliższej sesji, jak i pomoc w rozwiązaniu problemu pomiędzy panią Sylwią Bielaską radną, a mieszkańcami ulicy Kościelna. Przytaczam tutaj artykuł 74. Niszczenie, uszkadzanie i usuwanie znaków ostrzegawczych. To niszczy, uszkadza usuwanie czyni nieczytelnymi znaki lub napisy ostrzegające o grożącym niebezpieczeństwie dla życia lub zdrowia człowieka albo ogrodzenie lub inne urządzenie zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywną. Artykuł 85. Bezprawna ingerencja w znaki drogowe i sygnały ostrzegawcze lub zabezpieczające. Kto samowolnie ustawia, niszczy, uszkadza, usuwa, włącza lub włącza znak, sygnał, urządzenie ostrzegawcze lub zabezpieczające albo zamienia ich położenie, zasłania je licznymi niewidocznymi, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Tej samej karze podlega, kto samowolnie niszczy, uszkadza, usuwa lub znak turystyczny. Nie jest to jednorazowy incydent, ale stale powtarzająca się czynność, która może doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku, zniszczenia mienia lub śmierci. Problem dotyczy notorycznego przestawienia oznaczeń pionowych wytyczających drogę dojazdu do posesji mieszkańców ulicy Kościelnej, właśnie przez panią Sylwię Bielaską. Dojazd jest oznaczony prętami kolorową taśmą. Zmiana i przestawienie tych oznaczeń może spowodować wjechanie auta do wykopu, lub najazd na wystające pręty, co może doprowadzić do tragedii. Pani Bielaska każdego dnia, późnym popołudniem, przestawia te elementy, a w soboty w niedzielę z uporem maniaka co chwila. Próbowałem rozmawiać z panią Bielaską, Sylwią, niestety nie udało się osiągnąć porozumienia, a nawet rozpocząć rozmowy. Zachowanie pani Bielaskiej jest niedopuszczalne, jak na zachowanie radnych. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że pani Sylwia Bielaska nie utrudnia przejazdu rano w latoparek autom ciężarowym, które faktycznie pozostawiają głębokie ślady przejazdu, zniszczenia podwórka, jak określiła w swoich argumentach, ale utrudnia mieszkańcom, praktycznie swoim wyborcom, tym turyszczy na nią w Sowach, prawda? Zachowanie pani Bielaskiej radnej to wandalizm i chuligaństwo. Nie znajduje żadnego logicznego uzasadnienia dla jej postępowania oraz oburzony jestem państwem, tym, że jest właścicielem terenu, bo tak mi powiedziała, że jest właścicielem terenu i nie zgadza się na przejazd, żeby mieszkańcy tamten nie jeździli. Już nie będę dalej czytał, bo tam już jest prośba do samego pana burmistrza. Jak wygląda sytuacja? Sytuacja wyglądała tak, że na załączonych zdjęciach dokładnie tutaj widać. To jest droga wykonana przez pracowników, upoważnione osoby. Jeżeli pani Bielaskiej nie podobało się to, że będzie ulica przerabiana, mogła zgłosić to 4 miesiące temu, 5 miesięcy temu, 6, rok, nie wiem. W każdym razie firma, która robi nam drogę na ulicy Kościelnej, zrobiła specjalny zjazd. Pani Bielaska notorycznie ustawiała znaki poziome, które były przestawiane z innych miejsc, przypominam, z innych miejsc. Tam jest pełno takich prętów na wysokości 50 cm, oznaczające punkty jakieś tam geodezyjne lub jakieś tam cele, prawda? Nie znam się na tym. Ja nie jestem tego typu pracownikiem. Jeżeli ja mogę najechać na to samochody, ja wysiadając tam mogę uszkodzić samochód, a mam wytyczoną drogę, droga mi się zmienia, no to dla mnie to już jest niebezpieczeństwo. Tym bardziej, że tam praktycznie jest jak w Syrii. Tam jest Bejrut po prostu ten dojazd. Każdego dnia jest inaczej. Ja muszę wysiąść z samochodu, przejść się, zobaczyć, jak wygląda droga. Czy pani Bielaska znowuż nie poprzestawiała czegoś? Sprawdzam, czy jest wszystko ok i dopiero następuje przejazd.
okłamała mnie, że rozmawiała z panem burmistrzem, rozmawialiśmy po południu i że pan burmistrz zabronił przyjazdu tamtędy. Ja za chwilę rozmawiałem z panem burmistrzem i powiedział, że absolutnie nie. 60% mają mieszkańcy, 40% udziału ma gmina. Jeżeli, jeszcze raz powtarzam, nie podobało się mieszkańcom, że tamtędy przyjeżdżamy, bo przyjeżdżamy wszyscy tamtędy, mogła zostać wytoczona inna droga. Był przez chwilę dojazd wzdłuż kościoła, ale wszyscy, którzy przejeżdżaliśmy wzdłuż kościoła, niszczyliśmy świeżo położoną kostkę. Więc to chyba nie jest bez sensu, tak? Ja tego nie rozumiem. Druga sprawa, dobrze, że pani z MOPS-u jest. Jeżeli dojdzie do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku z udziałem dzieci pani Sylwii Bielarskiej radnej, to teraz mówię, że ja zgłosiłem. To jest ulubiony park zabaw, te koparki, to wszystko tam dookoła. To od razu mówimy, że nie są dzieci dopilnowane. To są małe dzieci, są niedopilnowane. Coś jeszcze mogę powiedzieć. Uważam, że pani radna, dopuszczając się takiej sytuacji, przestawiając znaków, naruszyła prawo. Uważam, że w takiej sytuacji powinna zrzec się mandatu. Ja czekam dzisiaj na odpowiedź. Jeżeli będzie odpowiedź niesatysfakcjonująca, uruchamiamy to wszystkie możliwe źródła, czyli Facebook, media i tak dalej. W piątek jadę osobiście do prokuratury złożyć zawiadomienie możliwości popełnienia przestępstwa na dowód na to, że na każdego przychodzi chwila i jest pismo. Zakończmy to, proszę bardzo. Wydział karny. Jestem wezwany tutaj w charakterze świadka na wrzesień. Dotyczy to byłego burmistrza. Też czuł się nie do zniszczenia. Proszę państwa, to jest naruszenie prawa i bezpieczeństwa mieszkańców. To nie jest mój problem. Ja w tej chwili mówię za wszystkich mieszkańców ulicy Kościelnej. Wszystkich. I teatr z wyjściem i płaczem nie rozwiązuje problemu. Nie pytanie brzmi. Dlaczego nie ma osoby, która wyznaczyła? Ja rozmawiam z panem burmistrzem, pan burmistrz mówi, że jest wyznaczona droga. Ja za chwilę podjeżdżam, nie ma wyznaczonej drogi, jest zabezpieczona z powrotem przedstawionymi znakami. Moja żona próbuje przejechać, jest nagrane w rejestratorze. Proszę państwa, wychodzi z dzieckiem pani radna Sylwia. Wychodzi z dzieckiem, blokuje przejazd. I ostatnia sprawa. Szkoda, że pani Sylwia wyszła. Wczorajsze zdjęcia mam w telefonie, służę tutaj dla policji. Jest paleta z materiałem budowlanym. Mąż pani Sylwii te materiały budowlane zwinął, zabierz sobie gdzieś. Zrobiłem zdjęcia, służę do policji. Gdyby brakowało materiałów budowlanych, służę pomocą. Jeżeli wszyscy będą tak brać, jak mąż pani Sylwii, to z czego my budowę zbudujemy? To jest dla mnie nie do pomyślenia. I ostatnia sprawa. Dlaczego trwają prace? Ja napisałem już to pismo do pana burmistrza. Dlaczego były prace wykonywane na terenie zarządzanym przez panią Sylwię Bielarską po drugiej stronie budynku? Tam nie ma robionej drogi. Dlaczego tam były wykonane prace i dlaczego to robiła grupa z tej firmy, która wykonuje drogę? Czy tu były wykorzystane, nie wiem, powiązania, że ja jestem radną, to ja mogę? Ja oczekuję tej odpowiedzi tylko. I to wszystko. Dziękuję. Szkoda bardzo, że pani Sylwia Bielarska wyszła. Ja chcę tylko powiedzieć, że w momencie, kiedy do biura rady i na ręce pana burmistrza wpłynęło to pismo pana Żółkowskiego, ja zaprosiłam panią Sylwię Bielarską. Czy pani chce się teraz wypowiedzieć? Czy mogę? Ja zaprosiłam panią Sylwię na spotkanie. Takie spotkanie nasze odbyło się 10 czerwca. Przeczytałam ten dokument, który posiadałam. Przedstawiłam pani Sylwii Bielarskiej punkt widzenia pana Dariusza Żółkowskiego i w tej chwili mogę, jeżeli mogę odczytać moją notatkę z tego spotkania, która w skrócie opisuje zdanie pani Sylwii Bielarskiej. Po zapoznaniu pani Bielarskiej z pismem pana Dariusza Żółkowskiego wyjaśniła ona, że od lat ma problem z porozumieniem się z panem Dariuszem Żółkowskim. Znają się od wielu lat i od zawsze był problem z osiągnięciem tego porozumienia. W swojej wypowiedzi dowodziła, że wszystkie jej działania są zgodne z prawem i wiążą się z tym, że jest ona osobą odpowiedzialną za zarządzanie wspólnotą mieszkaniową, która sąsiaduje z posesją pana Dariusza Żółkowskiego. I tyle ja mam do powiedzenia w tym temacie. Ja bardzo proszę panią Sylwię, jeżeli jest pani gotowa
udzielić odpowiedzi panu Żółkowskiemu. Proszę uprzejmie, jeżeli nie, to też. Znaczy, chciałam państwu tutaj wyjaśnić, że teren należący do wspólnoty mieszkaniowej to jest ten teren, akurat na tych zdjęciach jest wyraźnie pokazany. Mamy tutaj wbite słupki właśnie takie wyznaczające granice naszej posesji. I rzeczywiście prosiłam pana Dariusza Żółkowskiego, żeby tędy nie przejeżdżał po tym naszym ubogim chodniczku, dlatego że obawiałam się jego całkowitego zniszczenia. Co mogę jeszcze powiedzieć? Jeżeli chodzi o przejazd koparek, to rzeczywiście one jeżdżą tamtędy, samochody ciężarowe jeżdżą tamtędy, ale to tylko dlatego, że pan kierownik po rozmowach ze mną zgodził się po dosyć korzystnej cenie, zgodził się po zakończeniu prac na ulicy Kościelnej wyłożyć nam tutaj ten chodniczek kostką i całkowity koszt wyremontowania tego chodniczka, dojścia do naszego budynku zostanie zapłacony przez wspólnotę mieszkaniową, bo to jest teren należący do wspólnoty mieszkaniowej. No jedynym naszym błędem jest to, że po prostu do tej pory nie zrobiliśmy ogrodzenia wokół naszej posesji, bo podejrzewam, że gdyby było to ogrodzenie, to nie byłoby żadnego problemu z przyjazdem samochodów. No, ponieważ wiedziałam, że wpłynęło takie pismo od pana Żółkowskiego, to po prostu machnęłam na to ręką, jeżdżą teraz no, wszyscy tamtędy. Chociaż przyznam, że pan Żółkowski mógłby po prostu zostawić samochód na parkingu przy cmentarzu komunalnym i do swojej posesji nie ma daleko. Ja uważam, że no, zachowuje się jak dobry gospodarz, po prostu dbam o nasz teren. Z mieszkańcami wspólnie staramy się oszczędnie gospodarować naszymi pieniędzmi. Wspólnie po rozmowach, wspólnie sobie kosimy, grabiemy, nie wiem, przycinamy drzewa. No i wspólnymi siłami też będziemy remontować ten chodniczek, który jest obecnie w opłakanym stanie. To, co państwo macie tu na tym zdjęciu, to jest jeszcze stan przed tą dewastacją. Natomiast jeżeli chodzi o przestawienie znaków, to po prostu po rozmowach z kierownikiem, tam jest dwóch kierowników budowy, bo jest, nie znam nazwisk, ale jest pan Paweł i pan Radek. Tutaj panowie powiedzieli, że oczywiście możemy je przestawić, jeżeli zakończą się prace i nie chcemy, żeby nam ktokolwiek tutaj przyjeżdżał, bo była nawet taka historia, że przyjechał w konie, to po prostu możemy tu przestawić. Jeżeli chodzi o bawiące się dzieci, no bawią się, jak te dzieci, mój syn uwielbia koparki, natomiast wiedzą, że mają się bawić na terenie naszej wspólnoty, prawda? Po to właśnie też między innymi są słupki, które tutaj wbił jeszcze świętej pamięci pan Czartowski, żeby zaznaczyć teren do wspólnotowi. Tak jak powiedziałam, no błędem naszym jest to, że do tej pory nie zrobiliśmy ogrodzenia. Natomiast jeżeli chodzi o niedopilnowane dzieci, no panie Dariuszu, co mogę panu powiedzieć? No, ja mam dziecko niepełnosprawne, mam upośledzone dziecko. I z wszystkich jestem oceniana jako matka, rzeczywiście rzetelna, dbająca o własne dzieci. Nawet teraz obecnie w szkole pani, dziękując mi za współpracę, powiedziała, żeby tylko życzyć sobie takich rodziców jak ja. Przepraszam bardzo. Dziękuję. Panie Darku, ale ja tylko mówię o samej ulicy i nie chodzi o dzieci. To nie jest moja sprawa. Ja tylko chcę. Tym razem pozbawię pana głosu. Czyli kolejne jedno zdanie. Czyli ja rozumiem, że pani nie złoży mandatu, jutro jestem prokuratorze. Dziękuję. Przyznała się pani publicznie do przedstawiania znaków pionowych. Nie ma dyskusji. A jeszcze pani wie o dwóch pozostałych sprawach, które zostały zagadnione. Panie Kukowski, pozbawiam pana głosu, naprawdę. Musiałem. A ja pozbawiam pana głosu. Jeżeli nie chce pan w tej sali usunięty, to bardzo proszę o zachowanie się właściwie. Kolejną osobą, która prosiła mnie o udzielenie jej głosu, jest pan prezes Kazimierz Stolarz. Ja mam dwóch organizacjach, Bendackiej i Emerytowej Ministrów. I powiem otwarcie, że wszelkiego rodzaju konflikty rozwiązuje w sposób taki, jak przewidują statuty. I dlatego korzystam z różnego rodzaju konfliktów czy nieporozumienia, korzystam z komisji rewizyjnej. W Radzie Miasta jest komisja rewizyjna
i będąc na ostatnim posiedzeniu, które nie doszło do skutku, to co pani Sylwia Bielaska powiedziała, że nie doszło do skutku, po prostu czułem się zniesmaczony ze względu na to, że moim zdaniem, a warto czasami, bo ja patrzę na to wszystko z boku i widzę, uczęszczam również na posiedzenia szanownej rady, dlatego widzę to z boku, może troszeczkę inaczej. I bardzo bym prosił radnych o posłuchanie mnie w tym momencie. Czy wy nie macie komisji rewizyjnej? Macie. Czy pani, która opuściła miejsce, nie jest członką komisji rewizyjnej? Jest. Czy pani, która opuściła miejsce, nie podpisała się jako siedmiosobowa grupa, która chciała odwołać panią przewodniczącą rady? Jest. Dlaczego nie skorzystaliście z pierwszej pomocy komisji rewizyjnej, zasięgnąć porady komisji rewizyjnej? Ludzie kochani, jest to komisja kontrolująca i ona ma prawo wyrazić swoje zdanie. Dlaczego nie skorzystaliście z pana mecenasa? Pytam się. Dlaczego z porady pana mecenasa przed organizowaniem nadzwyczajnej sesji? A zróbcie. Poczytajcie sobie w internecie. Ja wczoraj przeczytałem. Jakie są wypowiedzi, odczucia mieszkańców? Naprawdę, i ja to z bólem wyrażam. Z bólem, jako społecznik nie biorący żadnych pieniędzy za pracę społeczną. Zrobiłem wiele dla budowy. Teraz się was zapytam, co byście zrobili w chwili obecnej? Zrobicie dużo. Pan burmistrz powiedział, pomogliście dla akcji lekarza. Pomogliście wiele innych rzeczy dla was, gdzie remonty, nie remonty. Czy nie warto współpracować dla budowy? Warto. Zbieście się do kupy, dla tych kolegów, przepraszam, co użyję i pracujcie na rzecz budowy, a nie kłóćcie się. Bo ten człowiek, albo ci ludzie, którzy nie potrafią się pogodzić z porażką, ja się pogodziłem, poszedłem, pogratulowałem mojemu koledze, mojemu przeciwnikowi w wyborach, bo wygrał głosowanie, pogratulowałem mu, jest i szanuję tego człowieka. Czy nie można się pogodzić z porażką innych ludzi? Oni nie potrafią, oni nie mają pokory, bo człowiek pokory się uczy całe życie. Natomiast pycha zabija w ciągu jednej minuty. Na tym koniec warto skorzystać z rad tych ludzi, którzy są w urzędzie miasta. I druga sprawa. Dziękuję pani dyrektorce pomocy społecznej, ale chciałem poinformować, bo uczestniczę również w takiej grupie odnośnie uzależnień. I powiem szczerze, my dziękujemy bardzo za to, że na ulicy Poznańskiej korzystamy z tego pomieszczenia i mamy pomoc Urzędu Miasta. Przyjdźcie, kochani, zobaczcie, jaki jest problem w budowie odnośnie alkoholizmu, odnośnie narkomanii. To są dwa główne problemy. Chociaż pan baran, komisarz rady mówi, że w budowie nie ma problemu. Ja w to nie wierzę. Jest problem. Proszę, zapraszamy wszyscy, przyjdźcie, zobaczcie na otwarte meetingi, w jaki sposób sobie ludzie uzależnieni potrafią radzić. Bo warto z tego skorzystać. Jest grupa ludzi, alkoholików, narkomanów, ponad 26 osób, bo jestem w stanie to powiedzieć. Więcej już na ten temat nie będę, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do siebie. Dziękuję bardzo za udzielenie mi głosu. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz. Panie Kazimierzu, ja chciałem podziękować pańskiej żonie, ponieważ ona jest szefową Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Pewnie dziś nie mogła przyjść. Dziękuję za śniadania dla dzieci. Ponieważ w pewnym momencie pojawił się taki problem, że no, tam pewnie z jakichś tam powodów Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta Budowy Zdroju no, zbyło się środków finansowych i było zmuszone zrezygnować z dożywiania dzieci, natomiast pani Stanisława Stolarz tutaj przyszła z pomocą i przejęła to dożywianie. Bardzo dziękuję. I wiem, że tam już są wpłaty na konto. Apeluję, jeżeli ktoś miałby taką potrzebę albo możliwości, to konto mogę podać. Ono umieścimy na internecie. Proszę jeszcze raz bardzo. Czekaj, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kolejną osobą, która prosiła mnie o udzielenie głosu, jest pan Kajan. Bardzo proszę. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, Szanowny Panie Burmistrzu, Pani Burmistrzyni. W zasadzie miałem poruszyć ten problem, ale już ustosunkował się do niego tutaj przed chwilą Pan Stołasz, a przed
dobrą minutą. Pan mecenas też mi wyjął to z ust, co miałem do powiedzenia, ale dodam tylko od siebie, że jestem ciut zbulwersowany. Państwo radni, jesteście zainteresowani, powiedzmy, dyktafonami, kamerami, Jupiterami. Ja ze swej strony przy wystąpieniu co niektórych mogę udostępnić Jupitery, kamery, żeby nagłośnić. Problem jest inny, proszę Państwa. Zastanówcie się w swoich okręgach właśnie, ile jest dzieci objętych narkomanią i wczesnym alkoholizmem. I to jest problem. I zastanówcie się nad tym. Wasza praca niech nie polega na Jupiterach, kamerach, nowych dyktafonach. Ludzie. Dzięki. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze się zgłaszał, tylko mi umknęło. Pan Krzysztof Balu, bardzo proszę. Szanowni Państwo, rzeczywiście przyglądam się czwartej godzinie już obrad tej sesji i z takim pewnym skonfuzowaniem muszę powiedzieć jedną rzecz. Nikt nie wymyślił jeszcze lepszego systemu jak demokracja, która rządzi się pewnymi regułami. Nawet jeżeli są to rozgrywki na boisku, jak pan radny Bogusław Buksak mówił, to nawet te rozgrywki są objęte pewnym regulaminem i zasadami. Nie kodeksem honorowym, bo kodeks honorowy fair play to obowiązuje swoją drogą. Są pewne reguły, które są zapisane. I naprawdę apeluję do Państwa, jeżeli rzeczywiście ma ta Rada funkcjonować poprawnie, żebyście Państwo byli odbierani pozytywnie, to rzeczywiście apeluję o pracę nad statutem, aby uregulować wszystkie wątpliwości i te sprawy proceduralne, żeby później nie były takiej sytuacji, że wychodzi na zewnątrz jakiś konflikt, niedomówienia, niejasności, brak organizacji i konflikty. I nawet w tym statucie należałoby uregulować sprawy nagrywania sesji na wideo. I to też Państwu pozostawiam pod rozwagę, a nie o apelowanie i tak dalej. To jest Państwa decyzja, że jeżeli podejmiecie większością głosów, większością, że chcemy w taki sposób być dokumentowani, to proszę bardzo. Natomiast ja jeszcze z drugiej strony serdecznie bardzo dziękuję za pomoc w organizacji 15 już targów artystycznych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w budowie. Dziękuję Państwu, niektórym radnym, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Było naprawdę miło, że mogliście Państwo w tej uroczystości, w tych targach uczestniczyć. Natomiast nasi budowcy niepełnosprawni, 50 osób, pojechało dzisiaj w ramach nagrody za organizację i przygotowanie do Wrocławia, do ZOO. Nie wiem, czy jeszcze wrócili, bo nie dali znać, ale to jest taka nagroda i to jest też element pracy z tymi niepełnosprawnymi. Dziękuję Państwu także za przyznanie dotacji na funkcjonowanie naszego stowarzyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa, bądź mieszkańców, nie wiem, z obecnych Państwa, chciałbym bardzo uprzejmie, proszę, ale nie znam nazwiska, proszę wybaczyć. Moje nazwisko Stosia. Ja chciałam uprzejmie, proszę, przede wszystkim witam Panią Przewodniczącą, Pana Burmistrza. Chciałam uprzejmie zwrócić uwagę, że ja chodzę codziennie do parku między 7 a 8 godziną. Naprawdę, nawiązaniu tutaj do Pana, ja nie wiem nazwiska, to faktycznie bezdomni leżą na ławkach i to jest żenujące dla budowy. Tak nie powinno być. I w tej altance tutaj, tej kamiennej, przygranicznej, dawnej, i na ławkach w parku śpią, są jakoś tak pootulani w jakieś koce i tak raz, dwóch. To jest coś strasznego. Tutaj myślę, że tu trzeba objąć rzeczywiście pomocą tych ludzi, którzy są w takiej sytuacji, w jakiej są. Nawet dzisiaj z jednym rozmawiałam, taki facet, ja wiem, dzień dobry mi powiedział, więc chyba mnie zna. Pytam się, jak się dochodzi do bezdomności? No wie pan, nie różnie, bo czynszu nie płacił, rzucili go. Ja wie pan, już mi zdaje szansę odrobienia długu za czynsz. No ale to już nie było szans, że dalej nie rozwijałam tematu, bo na pewno by było przyczyną alkoholizmu, bo nic nie było, prawda? Tyle tylko chciałam powiedzieć. Proszę, stałam już pozorowanie. Dziękuję bardzo. Ja chciałam powiedzieć, że my wielokrotnie na spotkaniach, w których uczestniczył komendant, zgłaszaliśmy temat i w bardzo wielu momentach jakby problem rozwiązania polega na tym, że żeby gdziekolwiek zanocować bądź kogokolwiek przenieść, w momencie, kiedy jest to osoba po spożyciu alkoholu, nikogo nie chce, nikt takiej osoby nie chce przyjąć pod swój dach. Przepraszam między wszystkim Państwa, którzy się zgłaszają, ale pierwsza w kolejności była Pani Radna Zofia Bielawska. Chciałam tutaj zwrócić uwagę, bo ponieważ pracuję w Komisji Społecznej, że my również wielokrotnie podejmujemy ten temat, rozmawiamy, ale sytuacja jest o tyle trudna, że jeżeli chcemy umieścić daną osobę w noclegowni, no to ona też musi wyrazić na to zgodę. Bardzo proszę. Tak. Bardzo proszę.
radny już? Tutaj pani Bielacka już, pani radna Bielacka powiedziała. No, my wskazujemy takie osoby z tym, że są trudności. Są trudności tej natury, że osoba na przykład odmawia przejazdu na koszt OPS-u do środka pomocy, gdzie miałaby dach, gdzie miałaby wyżywienie. I z takimi sprawami my się spotykamy. No ale jak to się mówi, trudno jest kogoś jak wziąć za frak, brzydko mówiąc, i zaprowadzić taką osobę, ostatnio mówiliśmy. Dziękuję bardzo. Pan radny Włodzisław. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, wysoka rado, ja chcę powiedzieć, że w przypadku tym, o którym pani mówi, najbardziej kompetentną instytucją jest policja, ponieważ policja ma środki również prawne służące temu, aby takiego, przepraszam za sformułowanie, delikwenta po prostu odwieźć do wytrzeźwienia, do PDOZ-u, który się znajduje w Komendzie Powiatowej Policji w Płocku. Jeżeli jest zagrożenie bezpośrednie dla życia bądź zdrowia jakiegoś człowieka, nie ma przesłanek ujemnych, aby policja mogła takiego człowieka choćby na 24 godziny izolować i zabezpieczyć mu właściwy pobyt na nas. Dziękuję. Tak, słuchając państwa radnych, wydaje mi się, że zasadne byłoby zorganizowanie wspólnego posiedzenia wszystkich komisji wraz z komendantem i wtedy będziemy mogli po raz kolejny apelować, żeby jeżeli takie, to znaczy, żeby policja wypełniała, że tak powiem, swoje zadania i żeby ten temat w jakikolwiek sposób próbować rozwiązać. Bardzo proszę. Ja się nawiązując do tego problemu osób bezdomnych, bo to po części też jest nasz problem pomocy społecznej. My mamy obowiązek zapewnienia schronienia osobom bezdomnym, w szczególności w okresie zimy. Działać ich zamarznięciu takim osobom, które nie mają dachu nad głową. I w zimie osoby te kierowane są do schronisk dla osób bezdomnych w Wałbrzychu i Świdnicy, ale oczywiście na to wszystko potrzebna jest ich zgoda. Jeżeli oni takiej zgody nie wyrażają, a zdarza się tak, no coraz rzadziej, ale się zdarza, wtedy oni nam piszą oświadczenia, gdzie oni w tym okresie zimowym przybywają, najczęściej u swoich kolegów, ale my i tak razem z policją i ze strażą miejską w okresie zimowym kontrolujemy, sprawdzamy miejsca, pustostany, altanki, działki nieogrzewane. Sprawdzamy, czy tych ludzi tam na pewno nie ma. Jeżeli są, no to proponujemy im w dalszym ciągu to schronisko. Mamy u siebie noclegownię, ale ta noclegownia no zapewnia tylko nocleg. Trzeba być w niej, być trzeźwym. A jest to z tym największy problem. Te osoby nie chcą się też leczyć przeciwalkoholowo. Sąd co prawda jest w stanie ich do tego zmusić, ale nie każdy z tego korzysta. Teraz ten pierwszy rok opłacamy również schroniska latem. Jest kilka osób, które nadal przebywają w schronisku, tam gdzie mają zapewnione wyżywienie, odzież, no oczywiście schronienie. Te osoby, które chciały z tego skorzystać, korzystają i są z tego zadowolone. Nie sprawiają tam żadnych problemów, ale są też takie osoby, które są karnie przenoszone z jednego schroniska do drugiego, bo tam się nie dostosowują do regulaminów. I my nie jesteśmy w stanie zrobić nic, żeby ich zmusić, żeby do takiego schroniska one poszły, bo one po prostu nie chcą. A takie mają prawo. I tak właśnie one wtedy sobie leżą w tych altankach, na ławkach. Ale to już wtedy jest, tak jak powiedział pan radny, policja powinna się tym zająć. Dziękuję bardzo. Państwa jeszcze chciałbym zabrać głos. Bo jeżeli nie, to ja mam dla państwa radnych do odczytania pismo, które wpłynęło z prośbą o przeczytanie. Jest to pismo, które wpłynęło z Krajowej Rady Seniorów Społecznych. Szanowni Państwo radni, Stowarzyszenie Krajowa Rada Seniorów Społecznych zwraca się z uprzejmą prośbą do Państwa radnych o rozważenie możliwości podjęcia działań w kierunku najlepszej selekcji kandydatów na ławników. U progu działań naboru kandydatów na ławników to radni gmin mają ogromny wpływ na jakość przyszłej pracy ławników w sądach powszechnych oraz ich późniejsze postrzeganie społeczne. Stowarzyszenie Krajowa Rada Sędziów Społecznych i Rady Ławnicze Sądów nie mają wpływu na dobór i jakość kandydatów na ławnika.
Natomiast każdy z nas, ławników, ponosi odpowiedzialność za przyszłą i dobrze wykonywaną pracę w sądzie. Powszechna opinia, jaką wydają najczęściej prawnicy zawodowi, jest dalece inna od tej, jaką wykonują sędziowie społeczni. Z przykrością informujemy, że oddelegowani przez Rady Gmin ławnicy są osamotnieni, nie są należycie szkoleni, jeśli w ogóle są szkoleni przez sądy, gdyż prawo ustroju sądów powszechnych nie nakłada na prezesa sądu obowiązku szkolenia ławników, a Ministerstwo Sprawiedliwości nie monitoruje szkoleń ławników w sądach. Nie jest zainteresowany przygotowaniem ławnika do pracy w sądzie. Natomiast ministerialna polityka udziału obywatela w wymiarze sprawiedliwości dąży do pozbywania się konstytucyjnego przedstawiciela obywateli w wymiarze sprawiedliwości, czego dowodem jest usunięcie na przestrzeni kilku ostatnich lat około 30 tysięcy ławników z sądów, naruszając tym samym konstytucję, osłabiając nadzór obywatelski nad pracą sądów. Szczególnie zauważalne jest to w sądach rejonowych. Pragniemy także Państwu przypomnieć, że ławnik to funkcjonariusz publiczny o wysokiej randze społecznej, któremu powierza się los podsądnych o najwyższych priorytetach orzeczniczych. Za czynności sądowe otrzymuje opodatkowaną rekompensatę pieniężną 71 zł i 6 groszy brutto. Ekwiwalent ten za całodzienną pracę w sądzie nie pokrywa kosztów, jakie wydatkują ławnicy w związku z czynnościami sądowymi. Pragniemy Państwu radnym przypomnieć, że udział czynnika społecznego w składzie sędziowskim podczas orzekania jest równy sędziemu zawodowemu. Jest niezawisły, podlega tylko konstytucji i ustawom. Tam, gdzie skład sędziowski złożony jest z przewodniczącego sędziego zawodowego i z ławników, ławnicy mają decydujący wpływ na rozstrzygnięcie sądowe. Ta fundamentalna zasada nakłada na ławników szczególną odpowiedzialność w wymiarze sprawiedliwości, wyważenia trafności wyroku zgodnego z oczekiwaniami społeczno-obywatelskimi. Dobrze przygotowany ławnik do pracy w sądzie to gwarancja konstytucyjnej sprawiedliwości obywatelskiej, poczucia, że dobro obywatela w sądzie jest pod kontrolą społeczną. Wydawać się może, że ławnik wykonuje pracę w sądzie tylko za stołem sędziowskim. Tak nie jest. Właściwa praca ławników to tajna narada składu sędziowskiego. Tam wymierza się sprawiedliwość obywatelską. Zaznaczę tylko, że to zdanie, właściwa praca ławników to tajna narada składu sędziowskiego. Tam wymierza się sprawiedliwość obywatelską. Zostało podkreślone, nie wydłuszczone, po to, żeby zaznaczyć wielkość pracy. Stąd nasze przesłanie do Państwa, by na etapie doboru kandydatów na ławników rozważyć możliwość starannego doboru obywateli do pracy w sądzie powszechnym. Wydaje nam się, że lista kandydatów na ławnika sporządzona przez prezesa sądu do Rady Gminy jest odzwierciedleniem przydatności kandydata na ławnika na przyszłą kadencję. Choć aktywny ławnik może być pominięty na tej liście, jednak to Państwo radni zdecydują o właściwym doborze kandydatów i będzie on decydujący i najwłaściwszy. Z wyrazami najwyższego uznania i poważania Jerzy Ząbkiewicz, przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Krajowej Rady Sędziów Społecznych. Pismo to jakby nawiązuje do tego obowiązku, który spoczywa na gminie wyłonienia rady ławników. Ale na dzień dzisiejszy, z tego co wiem, do biura rady wpłynął tylko jeden wniosek. Dwa? No rano jak byłam, to był jeden. Jeden. Więc chcę powiedzieć tylko tyle, że wiele osób pytało mnie, jakie warunki trzeba spełnić. Powiedziałam, gdzie można znaleźć odpowiedź. Niemniej jednak ten taki próg 50 podpisów koniecznych do tego, żeby złożyć komplet dokumentów, jest dla większości osób jakby do przekroczenia. Bardzo proszę Państwa. Znaczy, szanowni Państwo, może od początku. Nasza Rada ma możliwość wybrania czterech osób. Dwóch ławników do sądu rodzinnego i opiekuńczego oraz dwóch do sądu pracy. Natomiast przy sądzie pracy wymagania są troszkę większe. Po prostu powinny być to osoby, które mają wiedzę z tego zakresu. Oczywiście może nie tyle formalnie potwierdzono, co doświadczenie z zakresu prawa pracy. Proszę Państwa,
to, ta informacja o możliwości składania swoich kandydatów do 30 czerwca już musi do nas i na stronie internetowej, i na tablicy ogłoszeń. Ale proszę Państwa, nie tylko 50 osób, ale stowarzyszenie też może wytypować, poprzeć kandydaturę ławnika. Także ja jeszcze mam taką nadzieję, bo ja pamiętam sprzed 8 lat, jak to było. Było wiele kandydatur, Rada wybierała ławników. Teraz stało się coś takiego, może to jest też kwestia i finansowa, że po prostu jest jeden kandydat. Mamy 4 miejsca do pracy w sądzie, czyli 2 wydziałach, natomiast na razie jest jedna kandydatura. Także korzystając też, może ta informacja ukaże się jak najszybciej w internecie przed tym 30, że może wiedząc o tym, że jest ta informacja na naszej stronie, że to nie tylko 50 mieszkańców, bo to faktycznie niekomfortowa sytuacja, chodzić i prosić, nie każdy lubi. Ale jeżeli ktoś działa w ramach stowarzyszenia albo przy stowarzyszeniu, to takie stowarzyszenie mające zaufanie do kandydata może poprzeć taką kandydaturę. Także tą drogą też apeluję, jeżeli są ludzie zainteresowani, mieszkańcy budowy, taką formą pracy w sądzie, w wymiarze sprawiedliwości, to gorąco zachęcam. Służymy informacją, pełny komplet informacji znajduje się na naszej stronie internetowej, tam są również zamieszczone wzory druków. Z tego wszystkiego można skorzystać jeszcze do 30 czerwca. Ja naprawdę zachęcałabym. Prosiłabym też radnych, jeżeli mają możliwość rozmawiania w swoich środowiskach, może jednak się okaże, że tego 30 czerwca, no przynajmniej te 4 kandydatury, żebyście Państwo mogli popracować nad nimi. Oczywiście poprawność złożenia tych dokumentów, przypuszczam, że jak w latach poprzednich będzie również weryfikowana przez wyznaczonego sędziego, no bo to trzeba zweryfikować, czy spełnia te wymogi formalne taki kandydat, ale parę dni jest, apeluję, może znajdą się mieszkańcy. No jest na sprawie 10 tysięcy, proszę Państwa, także 4 sprawiedliwych może znajdziemy w tym domu. Ja mam tylko jeszcze jedno pytanie, co będzie, jeżeli nie zgłosi nam się więcej? Tak? Potem nie zadaję sobie tego pytania, bo będzie tylu, ilu będzie. Mam nadzieję, że spełnią wymogi formalne, przynajmniej spełni wymogi formalne ta jedna kandydatura, która wpłynęła, i zapytam o to, co my mamy w tym więcej. Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze jakieś pytanie Państwo radni, goście? Pan Pani Burmistrz? Bardzo żałuję, że Pani Miller-Burak opuściła sesję. Kończymy w pomniejszonym składzie. W związku z wyczerpaniem dzisiejszego porządku obrad zamykam 9. sesję Rady Miejskiej.